15, a nie 13, jak pierwotnie zostało podane w gazecie wyborczej, w spotkaniu w klubie dyskusyjnym przy Radzie Łódzkiej imienia profesora Władysława Bartoszewskiego. Naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Bartosz Adukowicz. Spotkanie będzie prowadziła dziennikarka Gazety Wyborczej Dorota Cera. A spotkanie jest realizowane we współpracy z Gazetą Wyborczą w ramach Wyborcza na żywo. Dziękuję bardzo i oddaję głos Dorotce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam bardzo gorąco naszego gościa raz jeszcze, który zgodził się do nas dzisiaj przyjechać mimo napału zajęć. Witamy także wszystkich, którzy oglądają nasze spotkanie w tej chwili na żywo podczas transmisji właśnie Wyborcza na żywo. Tam z tyłu siedzi pani Blanka Rogowska, pani redaktor, która pracuje. Proszę Państwa, ja oczywiście mam tysiące pytań do pana ministra, pana posła, ale ja również wiem, o której odjeżdża pociąg do Warszawy niestety, w związku z czym będę musiała pilnować reżimu, trzymać się reżimu czasowego. Będziemy też chcieli, żebyście Państwo ze swojej strony też mieli możliwe zadania, pytania naszemu gościowi. Ale zanim do tego punktu programu dojdziemy, chciałabym, żebyśmy na początku kilka słów powiedzieli, żeby pan powiedział kilka słów o sobie. Ja już mam na samym początku takie pytanie, chyba nie związane z samą domeną, którą się pan w tej chwili zajmuje, a mianowicie, panie ministrze, pan jest lekarzem i to lekarzem pediatrą, lekarzem, który przez lata był bardzo czynny, aktywny w swoim zawodzie i na pewno bardzo dobrze poznał pan dzieci, poznał pan ich psychikę. Czy w związku z tym uważa pan, że to wewnętrzne dziecko, które w nas jest gdzieś tam, które tak czasami źle traktujemy, powinniśmy czasami troszkę uwolnić, troszkę pielęgnować, czy pielęgnujemy wam sobie? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Niestety muszę mówić na swoją stronę, mi się przeszkadza operatorom kamer. Z tego powodu, że jestem nauczycielem, jak pierwotnie z wykształcenia, nauczycielem akademickim, w związku z tym nie mówię przemawiać na siedząco. Na siedząco mogę występować w programach telewizyjnych, bo życielce to pan tak zmusza na spotkaniu po mojej stronie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo chciałem przyjechać, tym bardziej, że nie mogłem być, kiedy cały klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej, który był w województwie łódzkim, zaczynały jakieś inne zajęcia, więc bardzo dziękuję Panią i Państwu za zaproszenie. Zanim się zrozumiałem do tego dziecka, to powiem takie swoje pierwsze odczucie z młodzi. Dosyć tam długi biurem. Myślę, że kilka miesięcy, może rok. I chciałem podzielić się takim przemyśleniem, jak wygląda Łódź, patrz Polska w Unii. Szanowni Państwo, wysiadłem na jakimś najpiękniejszym dworcu, jaki widziałem w ostatnich moich miesiącach podróży. A właściwie jestem cały czas w podróży. Cały czas jestem w podróży. Zobaczymy przepiękny, nowoczesny, europejski dworzec. Przyjechaliśmy tutaj z moim współpracownikiem przepięknym pociągiem, przyśródeńkim, który jechał godzinę z niewielkim haczykiem. Przyjechaliśmy miasto, które albo już pięknie wygląda, albo się buduje. Przyjechaliśmy do miasta, w którym prezydent tego miasta ma stawiane zarzuty za kredyt, który spłacił. Przyjechaliśmy do miasta, w którym posłowie PiS-u, z którymi mam przyjemność starać się zawsze zachować jednak inny styl rozmowy niż niektórzy nasi partnerzy, pracować, którzy krzyczą w Sejmie, że Polski nie ma polskiego prawa, a Polska jest drugim. Chciałbym rozpocząć od tego to spotkanie, żebyście Państwo nie dali się tego mówić, bo chyba grzechem naszym wspólnym jest to, że daliśmy sobie mówić trochę inną rzeczywistość niż ona jest faktyczna. I być może to jest to dziecko, do którego Pani się odnosi, czy jest w nas trochę dzieciństwa i warto je pielęgnować. Ja pozostałem przez kilkanaście lat na oddziale onkologii dziecięcej. Zajmowałem się leczeniem nowotworów u dzieci. Dokładnie rzecz ujmując, białaczek i gruzów mózgu.
Czyli korki, które dotykają nasze dzieci w bardzo młodym wieku, które są śmiertelne i w czasie którego leczenia człowiek przewartościowuje całe swoje życie. Zarówno rodzice przewartościowują swoje życie, ci mali pacjenci przewartościowują swoje życie, ale też my przewartościowujemy swoje życie, ci, którzy z nimi tam są. Często się pojawia pytanie, skąd ja się wziąłem w polityce, skoro jestem lekarzem. Miałem wrażenie, że dosyć lubiany przez pacjentów. No, w polityce jestem dlatego, że trzeba zmieniać rzeczywistość. Nie wolno się na rzeczywistość godzić. Trzeba się rzeczywistością kłócić. Trzeba rzeczywistość po prostu moderować. Najgorszą rzeczą, jaką może spotkać każdego człowieka, to jest apatia. W tym apatia społeczna. Dlatego tak bardzo się cieszę, że ten kod i inni, którzy dzisiaj na tej sali tutaj są, że chcecie przyjść popołudniowo po dzień roboczy, żeby porozmawiać o Polsce, o tym, co się dzisiaj dzieje. Ja też nie chcę robić żadnych szczegółowych wstępów ani monologów. W kilku zdaniach powiem o tym, co myślę, co się dzisiaj w Polsce dzieje. I chciałbym dać Państwu mikrofon, żebyście pytali o to, o co nas nurtuje, żebyście powiedzieli, co myślicie, żebyście powiedzieli także rzeczy przykre, jeśli macie do powiedzenia, nie ma z tego żadnego kłopotu. Nie ma pytań, na które nikomu odpowiedzi. Ale też, żeby się po tym spotkaniu zrobili rzecz, bo jest niezwykle ważna. Bo skoro wy tu już przyszliście, to znaczy, że interesujecie się tym, co się dzieje wokół. Możecie, część z was pewnie mnie wspiera, część będzie atakowała. To naturalne. Ale najważniejsze jest to, żeby po tym spotkaniu powiedzieć ludziom, tym, którzy tu nie przyszli, którzy chodzą sami w Łodzi, być może wiedzą, że jest to spotkanie, może nie chcieli przyjść, może mają inne poglądy. Że są takie miejsca, gdzie ludzie sobie dyskutują w sposób cywilizowany. Szanowni Państwo, zaczęło się wszystko od Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy chyba niewiele osób rozumiało, do czego ten Trybunał służy, po co on jest potrzebny. Z taką nieśmiałością Polacy dowiadywali się, kim jest profesor Rzepliński, po co ten Trybunał jest i czemu on służy. Potem poszła już cała seria zmian, którą pewnie będziemy omawiać fragmentarycznie. Tak naprawdę nastąpił proces demontażu państwa polskiego, demontażu demokracji, którą budowaliśmy wspólnie od 1989 roku, przez 20 kilka lat. Ja mam jeszcze jeden wątek zawodowy w swojej drodze życiowej. Mianowicie przez kilka lat jeździłem karetką. Rzecz ujmując dokładnie karetką reanimacyjną między innymi. I ta praca w tym oddziale onkologii dziecięcej. Praca w karetce, ale także dzisiaj w polityce. Nauczyła mnie jednej rzeczy, że wszystko, co wartościowe, buduje się długo, a niszczy się błyskawicznie. Życie ludzkie rozwija się bardzo długo, a może zakończyć się w sekundę. Samochód produkuje się miesiącami, a rozbija się do ułamku sekundy. Demokracja buduje się latami i traci się ją przez niedopatrzenie, nasze wspólne. Traci się tę demokrację także bardzo szybko. Zobaczcie Państwo, to tylko 2 lata. I przejdźmy po kolei. Trybunał, szkoły, prokuratura, telewizja publiczna, wyrżnięte lasy, sądy, edukacja. Możemy wymienić? Konie wielkomiara. Nawet konie wielkomiara. Wojsko, wchodzący generałowie, Misiewicz, które tu salutują oficerowie, Misiewicz, na którym noszone są parasolki, nawet kwestia Małopolska. Nawet taką rzecz, która chyba uczyła wszystkich Polaków. Ja nie sądziłem, że można zepsuć kwestię Małopolska. Ale jednak można. Okazuje się, że można. Ale zepsuto też bardzo wiele innych ważnych rzeczy. Bo zobaczcie Państwo, kiedy Polacy zrozumieli chyba, czym był Trybunał Cywilny i Konstytucyjny, czym są niezależne sądy i prokuratury. Przypomnę Wam sytuację Sebastiana, tego młodego chłopaka z Sieczewa, który prawdopodobnie, nie wiem, w jakiejś swojej pierwszej pracy, mozolnym trudem, uzbierał na to swoje Sieczewo. I los sprawił, że pewnego dnia, nie w tym miejscu, nie o tej godzinie, w którym się powinien znaleźć, znalazł się na niewłaściwym pasie. Wjeżdża w niego kolumna wiodąca panu premier, kolumna samochodu. Ale to się zdarza, wypadki samochodowe się zdarzają.
Wszystkim. Premierowi też się mogło zdarzyć. Ale kluczowe jest to, co się stało później. Bo kilka godzin później wyszedł minister spraw wewnętrznych i publicznie powiedział, że winnym tej sytuacji jest ten powrót. I teraz mamy drugą sytuację. Mamy Igora z Wrocławia. Chłopaka, który ginie na komisariacie. Przez rok minister i wiceminister spraw wewnętrznych, ten sam, który osądzał Sebastiana Sejczenka, wie o tym, że chłopak na komisariacie we Wrocławiu był traktowany paralizatorami, że zginął na tym komisariacie i nie robi nic. Ci policjanci awansują, są przesuwani, jest cisza. Dopóki media, jeszcze wolne media, nie podniosły tej sprawy, nie pokazały nam tego wszystkiego. To pokazuje, w którym miejscu w kraju Polska się znajduje. W mojej ocenie jesteśmy w najbardziej dramatycznym momencie społeczno-politycznym Polski w ciągu ostatnich 25 lat. To jest ten moment, kiedy jeśli się nie obudzimy i nie powiemy sobie prawdy i nie zmobilizujemy nas wszystkich do działania, to jest ten moment, jeśli go przegapimy, to potem już przyszłe pokolenia nam tego nigdy nie zapomną. Jesteśmy krok od ograniczenia wolności sądów i nie mam co do tego żadnych złudzeń. Nie ulegam fascynacji zachowaniem pana prezydenta Dudy. Jesteśmy krok od ograniczenia wolności sądów. Jesteśmy krok od ograniczenia wolności mediów. O tym się mówi. Ja nie mówię rzeczy politycznie, chcąc politycznie państwo zaktywizować. Doskonale wiecie, że następnym krokiem będzie ograniczenie wolności telewizji, mediów, szeroko rzecz ujmując. Potem zostanie tylko internet. Ja wam chcę pokazać jedną rzecz, którą kupiłem dzisiaj na podróż. Pomyślałem, że będę jechał godzinę, więc w księgarni sejmowej kupiłem sobie książkę Snydera. O tyranii 20 lekcji z XX wieku. To jest ta książka. Super, macie ją lekcję. Ta książka została napisana w grudniu 2016 roku dla Amerykanów. Ona opisuje 20 zdarzeń XX wieku, które doprowadziły do tyranii. I chcę państwu powiedzieć, że ja nie lubię histeryzować w polityce, staram się tego nie robić. Staram się mówić ludziom prawdę, nie podkręcać tej prawdy. Ale jeśli przeczytamy kilka tytułów rozdziałów. Nie bądź z góry posłuszny. Broń instytucji. Strzeżcie państwa jednopartyjnego. Miej się na baczności przed organizacjami paramilitarnymi. To jest książka amerykańska, która opisuje dzisiejszą polską rzeczywistość. O tym, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Polecam każdemu z państwa, że to się reklamuje, ale te książki reklamuje. Do przeczytania naprawdę w godzinę. A w głowie zostaje na bardzo długo. Kilkanaście złotych. Kilkanaście złotych. Proszę państwa. Oddaję wam głos. Pytajcie i mówcie, co myślicie. Pani będzie moderowała tę dyskusję. Ja postaram się uczciwie odnieść do każdego pytania, do każdej wątpliwości. Jeśli mam przeciwników na sali, też chętnie rzucam rękawice, lubię dyskutować. Z reguły sobie argumentacją razem z przeciwnikami, w związku z tym zachęcam. I mamy też szczególnie mocno ograniczonego czasu, nie jest tak, że będę uciekał po 45 minutach. Także jestem do państwa dyspozycji i ja dziękuję bardzo. Wobec tego już chciałam teraz oddać państwu głos i zapytać, czy ktoś z państwa chciałby już w tej chwili o coś zapytać. Bardzo proszę, śmiało, na każdy temat, bez żadnych oporów. Ja może bez mikrofonu, bo to do naszych mikrofonów. Musi być ze względu na kamerę. Włączam, włączam. Rozumiem. Bliżej. Nazywam się Stanisław Jałoszewski. Nie jestem z Kozłów. Jestem człowiekiem pierwszej Solidarności. Po kilku latach stwierdziłem, że trzeba wrócić do działań i byłem na sławetnym wiecu w Warszawie w tym dniu, gdzie tego samego dnia zaczęły się protesty przed sądami. Powiem tak, rozmawiając z ludźmi i reasumując te wszystkie rzeczy, które się dzieją,
pozwoliłem sobie napisać list otwarty do pana Schetyny. Wysłałem ten list do mediów. Niestety media tego nie opublikowały. Nie można tego opublikować. Natomiast sytuacja jest taka, powiem od razu, ja pana Schetynę znam sprzed 30 lat. Też działałem w koszykówce przez 30 lat. I dobrze wiem, że pan Schetyna jako organizator spełnia się i sprawdza się. Natomiast trzeba powiedzieć sobie dzisiaj uczciwie, że jest za słaby dla lidera. Dlatego moja prośba jest taka do pana, ja panu ten list przekażę oczywiście, ja go podpisałem, bo ja to co mówię, to podpisuję, żeby zaproponować panu Schetynie działania takie, że jeżeli on nie stanie i nie powie młodym ludziom, że większość jego rządu to będą ludzie 40-45 lat, to zanim młodzi nie pójdą. Nie ma o czym mówić. Mamy dość nazwisk już, które się zgrały. Kto z młodzi też. Nie ma to się oszukiwać. Natomiast jest czas wielki na to, żeby pan Schetyna potrafił swoje osobiste ambicje zostawić. Wy macie w swoich szeregach młodych ludzi. Dlaczego o tym mówię? Specjalnie tu przyszedłem, żeby to powiedzieć dzisiaj. Ja wracałem z Platformą z tego sławetnego protestu w Warszawie. Ja rozumiem młodych ludzi w Platformie, którzy są ograniczeni swoją karierą. Wiadomo, jest koło wyżej. Są delegaci. I potem docierają do góry ludzie, którzy boją się powiedzieć cokolwiek. Mam ich łatwiej. Ja byłem zawsze poza Platformą, mimo że mam Platformę przyjaciół i kolegów, którzy mi dają ciągle. Ja zawsze twierdziłem, że z boku można więcej pomóc w środku. Zawsze. Dlatego ja to panu dam. Ja powiedziałem sobie, stwierdzono wszystkie pytania do pana Grzegorza i mam nadzieję, że po prostu wy to ruszycie. Bo na razie nie widać nic. Jeżeli się nikt nie połączy w tym wszystkim, to naprawdę pani powiatowa będzie rządzić po raz kolejny. Dziękuję za ten list. Mogę panu być od ciebie. Na pewno go Grzegorzowi nie przekażę. Na pewno będzie pamiętał. Na 100%. Jest nazwisko, nie jest anonimowy, nie jest odwaga. Wszystko jest okej. To jest bezpośrednio. Ja oczywiście każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Zacznę od tego, że też nie fetyszyzowałbym kategorii wieku w polityce. Bo ja już współpracowałem z formacją, którą postanowiłem nagle bardzo mocno odmłodzić. Co prawda nie byłem jej członkiem nigdy, ale obserwowałem upadek SLD. Z bardzo bliska obserwowałem upadek SLD. Tam był taki fetysz młodości, jak pamiętacie. Z tego fetyszu młodości pozostał dzisiaj Czarzasty i właściwie trudno wyliczyć kogokolwiek. Ja jestem dzisiaj w Platformie, Wojtek Olejniczak wędruje gdzieś po świecie, nie mam pojęcia gdzie. To tylko dygresja. Nie można fetyszyzować w bardzo prosty sposób, czy standaryzować partii politycznych w bardzo prosty sposób. I oczywiście pana zdanie szanuję. Bo on też się pojawia na spotkaniu, nie ma co ukrywać. Tylko z drugiej strony podchodzę do tego tak, wie pan, polityka jest zawsze grą zespołową. Tutaj nie ma miejsca na solistów i każdy, kto jest w polityce, choć obserwuje politykę, to powie. To nie jest tak, że Platforma Obywatelska to jest tylko Schetyna. Rozumiem pana uwagę. To odniosę się krótko. Ale obok Schetyny są różni ludzie. Jest Trzaskowski, który gdzieś tam siedzi w sprawach europejskich. Jest Budka, który siedzi w sądownictwie. Jestem ja, który zajmuje się zdrowiem i generalnie mediami. Mogę wymieniać tych ludzi bardzo wielu. Polityka to jest zawsze zbiór ludzi. I oczywiście można zrobić taką rzecz. Tak jak zrobił to Kaczyński. To państwu przypomnę, jak był. Wystawiony kandydat na prezydenta Duda, kandydat na premiera pani premier Szydło. Czy widzieliście w kampanii Macierewicza? A kto miał być ministrem obrony narodowej? Gowin. A czy ktoś mówił w kampanii wyborczej o tym, że Misiewicz będzie strofował polskie wojsko? A ktoś mówił o tym, że Berczyński będzie przymykał do Stanów Zjednoczonych po różnych jasnościach, które się wokół niego pojawiają? Ja. W
polityce manipulować jest stosunkowo prosto. Pytanie, czy powinno się to robić? Ja uważam, że nie. I każdy jest, jaki jest. Zaś poruszył pan problem bardzo ważny, a mianowicie koalicji. Ja dzisiaj uważam i będę twardo tej tezy bronił. I mówię to jasno i wprost. W ogóle nie oglądając się na opinie w tej sprawie moich liderów i liderów innej formacji politycznej. Dzisiaj w Polsce nie ma miejsca na żadne podziały typu lewica czy prawica. Ten czas dopiero przyjdzie, jak uratujemy polskie demokracje. Chcę Państwu powiedzieć, że ja lubię w ogóle eksperymenty w polityce, ja jestem dosyć ofensywny. Ja zaprosiłem na spotkanie do Szczecina, do siebie, na swój grunt. Nie zgadniecie kogo? Giertycha. Dzieli mnie z Giertychem ideologicznie wszystko. My się różnimy w ocenie jakby z życia społecznego we wszystkim. Po prostu we wszystkim. Studentów przyszła cała masa. Ogromna sala była na tym spotkaniu. I zacząłem to spotkanie od różnic. Poczynając od in vitro, prawa równościowe, przeszliśmy wszystko, wszędzie się różniliśmy. Ale w połowie spotkania, kiedy ludzie zaczęli zadawać pytania, my się zaczęliśmy schodzić. Tak naprawdę w jednym punkcie. Że my nie mamy żadnych szans realizacji naszych poglądów, czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Czy Giertych się ze mną zgadza, czy ja z Giertychem. Nie mamy żadnych szans realizacji tych poglądów, jeżeli nie będzie w Polsce procesu demokratycznego. W związku z tym, ja uważam, że jeśli do wyborów najbliższych, nie wiem czy samorządowych, bo to rządzą się trochę inną specyfiką, ale jeśli do parlamentarnych wyborów nie pójdziemy blokiem demokratycznym, to dla Polska jest niedemokratyczny, to uważam, że tych wyborów nie wygramy. I też chcę powiedzieć, i proszę, żeby pani źle nie odebrał, kompletnie mnie nie interesują dyskusje o tym, czy Świetlina się garni, czy nie, czy jest dobry, czy zły, czy się ładnie ubiera, czy nie. Nie interesuje mnie Petru w sensie personalnym. Mówię Państwu o personalnym. Mnie interesuje to, żeby przyjechać do Łodzi, do Gorzowa, do Tychów. Jestem mnóstwo podróży. Bo tak naprawdę my nie zatrzymamy tego, co się dzieje bez was. Matematyka jest nieubłagana. My w Sejmie mamy mniejszość. I ja rozumiem oszukiwanie ludzi, bo ludzie by chcieli, żebyśmy dzisiaj usunęli PiS od władzy. Ale my się tym różnimy od PiS-u, że my stosujemy metody demokratyczne. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli nie powieje flaga obozu demokratycznego ze schowanymi środami partyjnymi, z zawieszonymi wojnami międzypartyjnymi, z zawieszonymi dyskusjami między nami na temat lewicy i prawicy, to my nie zwyciężymy PiS-u, dlatego że PiS dzisiaj tak naprawdę kupił naszą wolność. PiS spowodował, że oddaliśmy i oddajemy codziennie kawałek naszej wolności za bardzo niską cenę. I teraz, jeśli zbudujemy świadomości społecznej, że tu nie ma miejsca na podziały, tu nie ma miejsca na rywalizację między liderami bądź partiami, to na długie lata popełnimy grzech, od którego zaczynamy się spotkać. I nie szukajcie żadnego polskiego Macrona. Naprawdę, jak ja słyszę o poszukiwaniach polskiego Macrona, to szlak nie trafia. Chcę wam powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Uważam, że dużym grzechem, który jest popełniany przez nas wszystkich, ja się do tej grupy też czasem zaliczam, jest taki nieuczciwy symetryzm. To jest coś, co mnie osobiście bardzo przeszkadza. Ja mówię to wprost. Nie można porównywać jakichś tam niedociągnięć różnych obozów rządzących przez ostatnie 25 lat w Polsce z tym, co się dzieje, proszę Państwa, dzisiaj. To są rzeczy nieporównywalne. To są właśnie jasne. Staram się z tym obiektywnie. Przechodzę przez rząd SLD-owski, Platformy, Buzka, po kolei wszystkie. Nie można tam tych czasów porównywać. Czy zakładacie, że przyszło do głowy, nie wiem, premierowi Tuskowi, Millerowi, Buzkowi, czy którymkolwiek z premierów, to, że można po prostu przejść do porządku dziennego nad Trybunałem Konstytucyjnym? To, że można nie wydrukować jego orzeczeń? To, że można zrobić prezesem telewizji bulteriera partyjnego, jak jest Kurski? To, że można do prokuratury wysłać politycznych namiestników?
To w końcu, że można założyć Polską Fundację Narodową, którą obsługuje dwóch bardzo bliskich współpracowników premiera, którzy wtedy bezprzetargowym, bez jakichkolwiek zasad wydają pieniądze publiczne na jakieś kampanie billboardowe. Czy nakładacie, że którymkolwiek rządowi przyszło to do głowy? Gdybym ja wymyślił to, co wymyślił ostatnio Radziwiłł. Nie wiem, czy czytaliście ostatnich tygodniach, bo nie, właśnie od dni. Radziwiłł wymyślił w ustawie, że pediatrzy będą zajmować się dziećmi do 7 roku życia. A powyżej 7 już nie. I wiesz, trafia ta ustawa do Sejmu, do nas, do przewodniczącego Komisji Zdrowia, czy idzie na procedurę legislacyjną. Znaczy, ja sobie wyobrażam sytuacji, że premier odpowiada na Twitterze, a tak się stało, bo ja tu sprawę podniosłem w podaży w piątek, na Twitterze. Zacząłem po prostu obśmiewać, a dlaczego obśmiewać, to na zakończenie spotkania powiem. Obśmiewać i premier na Twitterze odnosi się, że zmienia właśnie tę ustawę. No my jesteśmy w takim gąszczu, czy takiej jakiejś republice, w której premier na Twitterze zmienia ustawę, w której minister mówi, że kupi te helikoptery za setki milionów dolarów, w którym zrywa się podpisane kontrakty, w którym minister spraw wewnętrznych stwierdza, kto jest winny, a dzisiaj Patryk Jaki, znacie sytuację Noworodka z Białogardu? Patryk Jaki był łaskaw powiedzieć, że zażądał dokumentów i on teraz oceni właśnie, co się tam stało. No rozumiecie, Jaki będzie oceniał, co się stało z Noworodkiem Białogardu? Znaczy, my jesteśmy w krainie absurdu, który przekracza granice normalnego zdrowego myślenia. Ja chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja całkiem niedawno byłem z wizytą formalną parlamentarną na drugim końcu świata, na Tajwanie. To jest dokładnie drugi koniec świata. I tam spotykałem się z różnymi bardzo ważnymi politykami. Byłem w delegacji parlamentarnej, więc byli też politycy PiS. W pierwszym momencie, jak zostawałem sam, jak tylko łapali mnie, że przez sekundę byłem sam. Politycy z Tajwanu, którzy borykają się z problemem Chin, którzy walczą o swoją wolność, przychodzili i mówili: panie ministrze, co się u was dzieje? Przecież to od was jest ten Wałęsa. To dzisiaj mamy tak, że w polskim parlamencie polską konstytucję naprawia Piotrowicz, a Wałęsa jest ciągle do sądu. No my dzisiaj mamy taką sytuację, że trzeba nazywać po imieniu. Wiceminister Sprawiedliwości był Kryże, a Rzeplińskiego się ściga sądami. Dzisiaj Wałęsa się musi tłumaczyć z tego, co robił w latach 80. i 70. A Piotrowicz w najlepsze jakby nie został polskiej demokracji. Wspierany przez Jaśnińskiego. Mogę je wymieniać. I drodzy Państwo, najgorszą rzeczą, jaką się może przydarzyć, to jest to, co się dzisiaj w mojej ocenie w Polsce zaczęło dziać. A mianowicie taka cicha akceptacja. A może nam się uda przetrwać, może nas nie ruszą. To chciałem rozwiać Państwa wątpliwości. Ruszą wszystkich. Ruszą wszystkich. Nie mieliście żadnej wątpliwości. I powiedzcie to wszystkim swoim sąsiadom, rodzinie i przyjaciołom, że jeżeli ktoś uważa, że się nie interesuje polityką, to ja dzisiaj wam mówię, wszystkim tym ludziom, przyjdzie dzień, kiedy polityka zainteresuje się wami. Każdy rodzaj obojętności, każdy rodzaj udawania, że się nic nie dzieje, jest dniem straconym dla przyszłości polskiej demokracji, ale powiem też wprost, dla przyszłości waszych dzieci i wnuków. I ja na to nie pozwolę i będę walczył. I będę walczył coraz mocniej i dłuższej. I chcę wam powiedzieć, że się ich nie boję. I wam też tego życzę. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Kaczyński boi się trzech rzeczy. Tłumu, kobiet i prawdy. Dlatego ludziom trzeba mówić prawdę. Ludziom trzeba mówić prawdę. Nie wolno niczego udawać. Jak ja widzę tutaj, przepraszam, że pozwolę personalnie, profesora uniwersytetu, który obsługuje iPhone'a i nagrywa to spotkanie, to jest prawdziwa postawa obywatelska. Bo profesorem się tylko bywa, a obywatelem się jest. Jeden jest profesorem, drugi nie jest. Ale żyjemy w jednej Polsce. I
Każdy, kto będzie uciekał od tego problemu. A dzisiaj takie zjawiska niestety w ostatnich dniach obserwujemy. Ja pamiętam, kiedy PKW reagowało, mówiło o Państwowej Komisji Wyborczej, reagowało na różnego rodzaju niedociągnięcia w przypadku kampanii, po rodzaju finansów różnych partii. A dzisiaj widzę PKW, który wychodzi i mówi, że nie możemy. Ja niestety także widziałem sędzi Gerdol w kancelarii pana prezydenta. Ale potem to się zamówiło. Każdy popełnia błędy. Ja też popełniam błędy, Państwo też popełniacie błędy. Tylko sztuką jest zważyć, gdzie jest błąd wynikający z jakiegoś faktycznego niedociągnięcia albo świadomie podjętej decyzji. Bo ja nie zakładam, że ktoś przez przypadek przychodzi do kancelarii prezydenta. Jest i to trudno przyjąć za założenie. Ale zostawmy. Ja tylko mówię jako mechanizm społeczny. Jak zaczniemy się w tym wszystkim urządzać, to tak jak powiedział Kisiel. Znaczy to powiedzenie? Ja go nie powiem, bo jestem gdybany, ale bardzo nie lubię. Nie jest problemem to, że znaleźliśmy się w miejscu, jakim się znaleźliśmy. Problemem jest to, że zaczynamy się nim urządzać. I na to nie można pozwolić. Czy Państwo widzicie w Polsce dzisiaj jakieś dyskusje merytoryczne? Popatrzcie na to z tej strony. Czy w Polsce się dyskutuje o drogach, które drogi zbudowały na kolejne? Nie ma żadnej dyskusji. Minister infrastruktury de facto nie istnieje publicznie. Czy Państwo tak naprawdę omawiacie problemy zdrowia? Ja nie miałem dnia, żebym nie musiał odpowiadać na bardzo trudne pytania, borykać się z tym ciężkim resortem. Gdzie jest rodzina? Pytam Was dalej. Gdyby nie to, że Szyszko postanowił wyryżnąć las, to wy byście wiedzieli, że Szyszko w ogóle jest z tą swoją sobą, w której organizuje narady formalne, w swojej stodole, której nie wykazał oświadczeniu majątkowym, trzeba ludziom mówić prawdę. I też chciałbym ludziom mówić prawdę o kłamstwie, na jakim została zbudowana dzisiejsza pozycja Prawa i Sprawiedliwości. Bo ludzie czasem zachwystują się takimi hasłami, które padają i jakby usprawiedliwiają to wszystko złe, co się dzieje. Szanowni Państwo, chcę zapytać, poprosić, żeby ludzie, którzy mają więcej niż 75 lat, podnieśli rękę. To nic wstydliwego. Kto ma 75 plus? Jest taka osoba na sali? No, kilka jest. To lecimy po kolei. Kto za pan podniósł rękę, tak? Ile pan dostał leków za darmo? A ktoś pani podnosiła rękę? Nie, ktoś jeszcze tu podnosił w tym rzędzie. Kto jeszcze ma 75 plus? Ile pan dostał leków za darmo? Ile pan dostał leków za darmo? Nie dostał. Czy w ogóle ktoś dostał leków za darmo z państwa? A teraz wam wytłumaczę, dlaczego nie dostał. I tłumaczcie to ludziom w sposób bardzo prosty. Jeżeli na leki bezpłatne, w ogóle budżet leków w Polsce refundowanych to jest 11 miliardów złotych rocznie. Rozumiecie skalę? 11 miliardów rocznie. Jeżeli minister przeznacza na leki bezpłatnie, pani premier ogłasza wielki projekt, leki bezpłatne dla seniorów i przeznacza na to 125 milionów złotych na kwartał. Wiecie, ile ludzi 75 plus w Polsce, ile ludzi w Polsce jest powyżej 75 roku życia? 3 miliony. Jeżeli te 125 milionów podzielicie przez 3 miliony ludzi 75 plus, przez 3 miesiące, które składają się na kwartał i przez 30 dni, które wchodzą w miesiąc, to wiecie, ile miesięcznie wynosi finansowanie bezpłatnych leków dla jednego seniora? 5-60. Trzeba ludziom mówić prawdę. Ludzie tego nie wiedzą. Musicie 500 plus, proszę bardzo. Fajny program. Gdyby Łódź była bliżej Szczecina, to przywiózłby wam jedną osobę. Moją współpracownicę, teraz wam o niej opowiem i też o niej opowiadajcie innym ludziom. Współpracuje ze mną 20-letnia dziewczyna, którą zabieram mnóstwo na spotkania, bo jest wzorem tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Wychowuje matka samotnie tą moją współpracownicę. Ona ma siostrę, która ma 18, jest w naturalnej klasie. Ta moja współpracownica studiuje na dwóch kierunkach w Szczecinie, jednocześnie jest bardzo dobrym studentem. Matka wychowuje samotnie, sprzedaje na stoisku mięsnym w hipermarkecie. Wychowuje dwie córki, jedna ma prawie na się na studiu. Ile dostała 500 plus? Zero. Zero dostała 500 plus. Zero dostała 500 plus. I ludziom trzeba to mówić. Dzisiaj słyszymy o tym, że państwo wstało z kolan. To ja się pytam,
Jak wstało z kolan, skoro akcją w Rytlu dowodził sołtys Rytla? Szanowni Państwo, Państwa by o tym artykowało. I my nie możemy się na to zgodzić. Błaszczaka zastąpił sołtys Rytla. I takie są prawa, taka jest prawda. Przykładów można mnożyć. Chodzi o to, żeby ludziom mówić prawdę. Ja jestem jak najdalej. Jeszcze za chwileczkę oddam Państwu głos, teraz pozwolę ja sobie jeszcze zadać jedno pytanie. Dla mnie bardzo istotne, ponieważ jak najdalsza jestem od symetryzmu, wręcz przeciwnie, jestem wrogiem takiego pojmowania spraw. I pamiętam, jak dużo dobrego działo się podczas, kiedy zarządzała nami naszym krajem koalicja. Natomiast mam pretensję o to, że właśnie za mało o tym mówiliście. Ja nie chwaliliście się rozmaitymi rozwiązaniami. Ludzie tego nie wiedzieli, ludzie nie pamiętają, że na przykład koalicja przeprowadziła nas przez kryzys, przecież suchą nogą. Dlaczego tak było? Z bardzo prostej przyczyny tak jest. Powiem, jeżeli krajem rządzi ekipa normalnych, zwykłych ludzi, takich znających życie od... No, może o sobie będę mówił, bo nie wpadam w imię. Ja znam szpital, znam od pozycji pacjenta, bo siedziałem przez kilka lat przy łóżku ciężko chorej dziewczyny na białaczkę, studenta medycyny, lekarza, potem radnego, posła, ministra, szefa komisji, jakby z całego spektrum. To nie przychodzi człowiekowi do głowy. Naprawdę. Wiecie Państwo, jak... No niech będzie to in vitro. Wprowadziłem program in vitro. Urodziło się 6,5 tysiąca dzieci z programu in vitro. I powiem Pani szczerze, i Państwu, że ja nie oddałem od telewizji do telewizji w tej sprawie. Ja siadłem w pociąg, jechałem po tych klinikach z wiceministrami, sprawdzaliśmy, czy to wszystko dobrze chodzi, czy to się powiedzie. I poza tym jeszcze Tusk miał taką jedną cechę. Nawet gdyby mnie pokusiło to, żeby pójść siedzieć chwalić, to te rozmowy w gabinecie premiera, my naprawdę nie otwieraliśmy otwartych dróg. I nie mówiliśmy o budowaniu centralnego lotniska w Baranowie. Tylko ta praca w rządzie wyglądała tak, że znowu będę mówił o sobie, żeby ja nie ze względu na swojego centrum, tylko żeby innych nie urazić przez przypadek. Jeżeli człowiek miał koncepcję, nie wiem, pakietu onkologicznego, czyli skrócenia czasu do oczekiwania na problem otworu, bądź in vitro, że szedł do premiera, z premierem ustalał tak czy nie, jest zgoda czy nie, jeżeli tak, to człowiek to robił. I właśnie zawsze spotkanie się kończyło tym, że Tusk mówił, chłopie, do roboty, do roboty. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale może to był ten błąd, bo my się przyzwyczailiśmy w Polsce, wszyscy się śmiali z ciepłej wody. Proszę podnieść do góry rękę, kto się lubi kąpać we wrzątku? A może jest ktoś, kto się lubi kąpać w zimnej wodzie? A ja akurat lubię, morsuję. Ktoś jeszcze? Jedna osoba na całą salę. A kto się lubi kąpać na zmianę we wrzątku w zimnej wodzie? To wy dzisiaj macie taką kąpię, jest zafundowana. Ludzie w Polsce myśleli, że demokracja nie może upaść. Trochę się na nich znudzili, trochę my nawet rozmawialiśmy, trochę za mało komunikowaliśmy. Można wyliczyć, ale też jest taki moment dzisiaj, że trzeba w końcu przestać rozliczać przeszłość. Nie traćcie na to czasu. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym powinniśmy zacząć przyszłość. Niestety, ta książka o tym opowiada. Pewien czas się w Polsce skończy. Czy Państwo martwiliście się tym przez ostatnie 25 lat? Czy sądy będą partyjne? One może za długo pracują, trzeba je zreformować, oczywiście tak. Ale czy wam przychodziło do głowy, że dzisiaj się będzie martwić o bezpieczeństwo naszej armii? Czy państwu przychodziło do głowy, że BOR będzie rozbijał samochody co miesiąc? Czy komuś przyszło kiedyś do głowy zarządów Tuska, Buzka, Millera i mogę ich wszystkich wymieniać premierów, że ktoś będzie rozmontował armię? Że ktoś będzie niszczył gimnazja, czy gimnazja, no powiedzcie sobie prawdę, mówcie ludziom też prawdę. Po co jest reforma gimnazjum? Wiecie po co jest? Tak. Przecież nie po to, żeby zlikwidować gimnazję. Tak.
Wybrano po prostu taką płytką, prostą, prymitywną metodę wmówienia ludziom, że gimnazja powoduje, że nasi nastolatkowie, nazwijmy to, są w środowisku, które niekoniecznie sprzyja rozwojowi. Jestem bardzo delikatny. Proszę Państwa, to jest kompletna bzdura. To jest spychanie odpowiedzialności. Jestem ojcem gimnazjalisty. I odpowiedzialność za wychowanie mojego syna to może ja i moja żona. A nie gimnazjum. To my go uczymy zasad życia, formułowania wartości życiowych. A nie gimnazjum. Gimnazjum zlikwidowano po to, żeby ten mój chłopak dowiedział się, że Wałęsa był współpracownikiem SB-ci, a nie człowiekiem, który przyjął na demokrację. Żeby uczył się wierszy Ziemkiewicza, a nie że oglądał sztuki Wajdy. To ja widziałem obrazek, kiedy czciliśmy Wajdę, kiedy Kaczyński się odwrócił i po prostu wyszedł z sali. To są brutalne obrazki. Ja siedzę dosyć blisko w tych ławach sejmowych. Proszę Państwa, ja jestem lekarzem. I tego zawodu się nigdy nie zapomina. To ja widziałem oczy Kaczyńskiego, kiedy wypadł na mównicę i widziałem z odległości 3-4 metry. I wyzywał nas wszystkich, was i nas, od karaliów, morderców i mordów. Ludziom trzeba mówić prawdę. Czy człowiek, który szanuje drugiego człowieka, ma taką najgłębszą wartość człowieczeństwa, jest w stanie wypowiedzieć takie słowa do innych ludzi? Czy wy sobie wyobrażacie siebie, że wyzywacie kogoś od mordercy? Postawcie się w tej sytuacji, zadajcie to pytanie ludziom na ulicy. Wiemy, a niczego nie można usprawiedliwiać w taki sposób. Jest, nie jest, ja nie mam pojęcia. Ale powiem tak, że nie można pozwalać na to, żeby za bardzo niską cenę oddawać codzienny kawałek wolności. To jest wasza rola. I też nie możecie przyjmować wolności mordercy. Bo spotkania ze mną wcale nie są takie przyjemne dla widzów tych spotkań. Bo ja nie przyjechałem się do Państwa przymilać. Nie mam tego w ogóle zamiaru. Przyjęliście też trochę loży szyderców, taką formę loży szyderców. To nie tak, tamto nie tak, a za mało wyraziliście, za mało mówicie, a źle mówicie, a schety na tak, a zgarbiona, wyprostowane. Do roboty! Do roboty macie się chęć. Ja wiem, ja robię to brutalnie. Czekajcie, spokojnie, wiedziałem, że się użycie. Wiedziałem, zrobię to w pełni świadomie. Drodzy Państwo, przyszliście na spotkanie, włożyliście to wysiłek. I teraz naszą rolą, waszą rolą jest po spotkaniu każdego człowieka przekonywać, walczyć z każdym człowiekiem, żeby zrozumiał, że nie wolno na to pozwolić. I to do roboty mówię na każdym spotkaniu do wszystkich. Ja wiem, bo was obserwuję, widzę, Łódź zaprasza. Prosi, patrzę na waszą stronę facebookową. Ja robię to zupełnie świadomie. Bo Polakom trzeba powiedzieć, że koniec obserwowania rzeczywistości. Ale nikt tego nie powie, jak wy tego nie powiecie. Bo ja do was przyjechałem raz. Klub Obywatelski przyjedzie za 2 tygodnie. I wyjedziecie. A wy tu zostajecie. Oddaję panu głos. Wy tu zostajecie. To jest wasza praca. Musicie ją zrobić. Bardzo dziękuję. Nazywam się Pani Pośle. My wszyscy, jak jesteśmy na tej sali, to po pierwsze jesteśmy bardzo świadomymi obywatelami. To wszystko, o czym Pan mówi, to my wiemy. Po wtóre, nasz udział w życiu publicznym nie polega na tym, że my przychodzimy na spotkania z posłami. To myślę, że większość na tej sali, jestem otóż głęboko przekonana. Ale ostatni raz, Panie Pośle, był Pan w niedzielę może na alejach Szucha pod Menem, w tym ulewnym deszczu, kiedy Polacy protestowali, pewnie nie, tak nie. Ale to nie chodzi o to, że my dzisiaj, Pan do nas, a my do Pana, będziemy się przerzucać, kto więcej wie, albo kto więcej robi. Bo jeszcze raz to powiem, my wszyscy na tej sali robimy wszystko, co jest możliwe, nie dlatego, że nam ktoś podpowiada, tylko dlatego, że wiemy, potrzebujemy, uważamy, walczymy, nie przestaniemy, żeby robić to wszystko, o czym Pan mówił na początku. Ale Panie Pośle, żebyśmy tam się zachodzili po tych alejach Szumka i Jazdowskich i Krakowskim, etc., to bez partii politycznych nie damy rady, bo to partia!
Ja w imieniu wszystkich światłych obywateli na tej sali chcę panu zadać teraz pytanie, które nie będzie miłe. A zadam je dlatego, że do tej pory zawsze na to głosowałam, bo gdyby nie, to pewnie bym się powściągnęła. Dlaczego na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich bo oni nie chcą tego słyszeć. Ale panie pośle, tu nie chodzi nawet o szacunek dla pana Bodnara, który ze wszech miar zasługuje na szacunek. Ale wy, Platforma Obywatelska, nie chcieliście słuchać podpowiedzi, bo ja przeczytałam tę informację rzecznika. I tam macie państwo tyle dla siebie, dla obywateli, dla ich wolności, informacji, które możecie wykorzystać w swojej pracy partyjnej, a wszyscy weszliście, było 9 posłów, to. I teraz jeszcze, jeżeli nadal będziemy sobie mówić, że no tak, taki styl mamy, jesteśmy tacy kulturalni, tacy grzeczni, a po drugiej stronie mamy walec, który idzie, także werbalnie, To panie pośle, ja naprawdę jestem prawnikiem, a nie jestem jakimś psychologiem czy innym od PR-u, żeby tutaj podpowiadać zachowania. Ale dlaczego? Kiedy wybuchła straszna sprawa, 8-latki brutalnie, jak podaje prokuratura, zgwałconej, to dlaczego ten pan poseł Budka nie stanął przed kamerą i nie powiedział: panie ministrze Ziobro, teraz pan nie krzyczysz, teraz tam wysyłałeś do Rimini, bo robiłeś PR, a tutaj się nic nie dzieje, wy przesypiacie wydarzenia. Wy zawsze reagujecie po. I wtedy w odbiorze tej, dlaczego rośnie? Ano dlatego rośnie tamtej stronie. No, brzydko powiedziałam, nie chcę mówić takim językiem, ale tej drugiej stronie, która popiera PiS. Ano dlatego, że oni widzą, że wy jesteście nieruchawi, że tak powiem. Że wy nie wyprzedzacie, że wy nie dajecie pomysłów, tylko reagujecie mniej lub bardziej udolnie. Dziękuję, ale proszę mi pozwolić powiedzieć jeszcze dwa zdania do państwa. Bo pan poseł, proszę państwa, wymienił tutaj dzisiaj nazwisko pani prezes Gersdorf. I jeśli pan pozwoli, bo to jest jedyna okazja, żebym ja do takiej większej grupy mogła powiedzieć, ja nie chcę tłumaczyć, ja się sama zdenerwowałam bardzo. Ale proszę państwa, ja prosiłabym bardzo, żebyście państwo, bo macie wielką świadomość, sami broniliśmy sądów, a nie sędziów. I brońmy nadal sądów. I proszę państwa, ja znam osobiście panią profesor. Jest to osoba o największym szacunku. I pamiętacie, jak odważnie atakowała tę samą sytuację, kiedy sądy już zresztą zostały spacyfikowane, bo sądy powszechne, tak? Proszę państwa, ona nie jest politykiem. Ona popełniła błąd wynikający z jej natury. Ona uważała, ja jestem przekonana, że jak ona pójdzie na imię, jak ona pójdzie do Pałacu Prezydenckiego, to będzie miała szansę z prezydentem jeszcze zagadnąć co do tych projektów ustaw o SN-ie i o KRS-ie. Proszę państwa, wykazała się naiwnością. Oczywiście to nie usprawiedliwia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale nie bądźmy tak bardzo rygorystyczni i niech nas to z kolei nie zatrzyma w dalszej walce o sądy i nikt nie zależy. To, jeżeli zostanie źle zrozumiany, to chciałbym sprostować. Ale nie róbmy właśnie tego my. Ja darzę ogromnym szacunkiem panią sędzię Gerlów. Mówię to patrząc z oczy kamery państwa. Uważam, że odegrała kluczową rolę w największej bitwie, jaką stoczyli Polacy na ulicach Polski o wolne sądy. Powiedziała pani rzecz kluczową. Państwo, my wszyscy nie protestowaliśmy w obronie sędziego X czy sędziego Y. My protestowaliśmy w obronie najważniejszej rzeczy w każdym państwie demokratycznym. Wolnych sądów.
nie wolno tego odpuścić. Nie, nie, ja mam przeczucie, że będziemy z powrotem na ulicę. Niedługo po prawie ustawach prezydenta. Nie ulegam fascynacji dwóch wędrów, bo trzecie leży. Kluczowe dla każdego z nas. Trzecia ustawa weszła. Sędzia Bielski. Odnoszę się do tego, o czym pani powiedziała. I odniosę się bardzo wprost. Ja uważam, że popełniliście błąd. Mówię o Bodnarze. Chociaż merytorycznie jest to uzasadnione, ponieważ cała procedura sejmowa polega na tym, że to sprawozdanie, które ja także wyczytałem co do kropki, mało tego, ja je wożę ze sobą, mam tutaj 50 sztuk kopii tego wystąpienia Bodnara, jest omawiane na komisji. Ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności sali sejmowej, bo to jest symbol. W związku z tym uważam, że to był błąd. I to był błąd naszego klubu, który popełniliśmy. I jakby sztuką też w polityce, uważam, jest patrzeć prosto w oczy i powiedzieć, że popełniliśmy błąd. Czy odnosimy się zawsze po czasie, pani powiedziała? Bardzo częsty argument na spotkaniach. Bardzo częsty argument, który pada, że jesteśmy w niedoczasie, że ciągle gonimy i gramy na egoizmie. Wie pani co? Tylko problem w tym, że Budka do tej dziewczynki się odnosi. Właśnie. Problem polega na tym, że zwróćcie państwo uwagę. Ja już o tym dzisiaj mówiłem. Obserwujecie bardzo uważnie z całą pewnością programy publicystyczne wszystkie od A do Z. Tacy ludzie przychodzą na spotkania. Rozumiem, że oglądacie. W Polsce jest taka wichura codziennie, że proszę państwa, czy już mówiłem, czy do was docierają jakiekolwiek merytoryczne sprawy? Czy państwo wyobraża to, ja państwu powiem z tymi programami telewizyjnymi jak jest. Jak się do nich, kiedyś jak się szło do tych programów, to było tak, że dwa dni wcześniej dostawaliśmy mniej więcej zakres tematów, o których rozmawiamy. Wiecie jak to wygląda dzisiaj? Ci redaktorzy, którzy nas zapraszają, mówią panie pośle, jak do wieczornych jakichś tych programów. Panie pośle, my panu powiemy jakie tematy o 17, bo Bóg wie co się zdarzy. To, nie jesteśmy w stanie przebić, to nie usprawiedliwia nas, ale w kraju się zrobiła taka wichura, że właściwie nie zauważamy łamanych róż, bo musimy ratować lasy. Możecie mi państwo wierzyć. Od miesięcy nie byłem zaproszony do jakiejś merytorycznej dyskusji, bo dyskusja jest o Trybunale, o Sądzie Najwyższym, o Komisji Europejskiej. W Polsce w ogóle się dyskusji. W ogóle. I o to dokładnie chodzi. O co dokładnie chodzi? Żebyśmy byli zajęci teraz reparacjami. Ja pozwolę sobie na takie zdanie, które powiedziałem publicznie. Zanim pójdziecie po reparacje w swoim narodowym szale, to zreperujcie ludziom dachy w rybie. To prostsze jest, bo do tego służy rząd. Ale niestety to się nie dzieje. Dlatego, że rozmawiamy znowu o bardzo wielkim, ciężkim, poważnym temacie, wzbudzającym wielkie emocje, co zrozumiałe, u wszystkich ludzi w Polsce. Wie pani, nie można lekceważyć. Kaczyński jest bardzo dobry we wrzucaniu tematów, które rozgrzewają emocje do czerwoności. I Polska dzisiaj rozmawia o reparacjach. Polska dzisiaj rozmawia o wyjściu z Unii. Oczywiście dzisiaj mówią, że nie wychodzimy, to będziemy wychodzić. To jest oczywiste. Też się ma powiedzieć to swoje przemyślenie. Uważam, że wychodzimy z Unii. Tak uważam. I to musi być główne osiem udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych. Główna. Proszę? To trzeba robić teraz, a nie w tej. Robimy. Robimy co możemy w tej sprawie. Ale wychodzimy z Unii. Być może jesteśmy zbyt mało jeszcze komunikatywni. Być może musimy to poprawić. Ale ja będę się upierał. Bez was tego nie zrobimy. I bez partii politycznych też. I bez partii politycznych też. Bo KOD jest wielką, dobrą energią ludzi, którzy chcą się spotkać, pracować, walczyć, protestować. Ale do wyborów. I każdy z was to wie, kto się zna na polityce. Potrzebne są struktury, pieniądze, komputery, ludzie, którzy będą pracowali. Musi być synergia. Dlatego musimy odłożyć nam podziały. Opozycyjne. Mówię o to, że KOD łódzki, super, zaprasza polityka, to jest partyjnego. To, że KOD na Śląsku na przykład zaprosił mnie i Gasiu Pichowicz do dyskusji razem, super spotkanie. To są miejsca, gdzie my się zbliżamy, bo my w Sejmie mamy dużo mniejsze szanse niż spotkanie z wami, bo wy raz do pionu stawiacie. Wy nam mówicie, macie być razem. A w Sejmie dyskutują między sobą personalnie.
I to jest klucz do sprawy. Dlatego siłą tego typu sal jest to, że jest pan, który miał platformę makrytyczną, pani do świętego jedalu, pani mnie oszaniła za Bodnara, super. Ktoś za chwilę powie jakieś inne uwagi. Na tym polega odwaga i siła mówienia do ludzi. I za to wam bardzo dziękuję, że jesteście. A to, że zagadam wszystkich do roboty, bo mi ręce opadają z ciepłości. Ręce mi opadają z ciepłości. Jak... Do roboty. Do domu? Jestem w robocie. Panie ministrze, powiedział pan, że nie ma merytorycznych rozmów w mediach. A jeżeli już się zdarzają, a przynajmniej próbują być zorganizowane takie rozmowy, to z kolei adwersarze niekoniecznie są merytoryczni. Ja pamiętam pana rozmowę w programie Andrzeja Morozowskiego, tak jest, kiedy pan minister o sprawach medycznych miał rozmawiać z panem posłem Piłką. Oglądaliście? To było to spotkanie, z którego zaczerpnęłam zresztą hasło naszego dzisiejszego spotkania. Pan minister wtedy powiedział: dziewczyny, my was z PiS-em nie zostawimy. Ja sobie zapamiętałam to słowo i myślę, że wszystkie dziewczyny pamiętamy. Tak, to jest bardzo ważny temat, o którym dzisiaj bardzo mało mówiliśmy. To jest partia, która bardzo szarmancko całuje kobiety po rękach, jednocześnie wykręcając interesy stanu na Polsce. To tak jest. Zrobię krótką referendę. Zobaczcie, jak ten rząd boi się kobiet, jak bardzo nie lubi kobiet, jak walczy z kobietami. Zaczęło się od in vitro. Powiedzcie, 6,5 tysiąca szczęśliwych ludzi. 6,5 tysiąca szczęśliwych ludzi. Wolność obywatelska polega na tym, żeby nikogo do in vitro nie zmuszaliśmy. Jak to komuś przeszkadzało, to w jego wartościach, nie wiem, religii, tylko przecież ja nie chodzimy po mieście, nie wiem, masz na in vitro. Ale państwo pozwala ludziom dokonać wyboru. Potem się dobrali do standardów okołoportowych. Do dzisiaj nie rozumiem naszego. Drodzy Państwo, wydałem w roku 2012 rozporządzenie. Rozporządzenie ministra zdrowia to jest prawo obowiązujące. Czyli szpitale muszą je stosować. A jak nie stosują, to można wyciągać konsekwencje, nakładać kary, itd. Radził już likwidował to rozporządzenie. No wiem, niestety. Potem rozpoczął się szał Radziwiłła w pogoni za tabletką dzień po 6 miesięcy po sednej zalungania. A w tym czasie leki przeciwprzeszczepowe u dzieci, znacie sprawę? Wojowałam z koncernami, nie pamiętam ile, ale to był jeden z cięższych bojów, jak toczyłem z koncernami. Żeby te leki, bardzo rzadkie, bardzo drogie, bardzo trudne w użyciu, żeby były dostępne dla pacjenta za 3,20. Udało się. To Radziwiłł się kanią z tabletką dzień po poselnej 6 miesięcy, a te leki, o których mówimy, podróżały z 3,20 na 1350 zł. Te matki przyjechały do nas. Te matki przyjechały do nas. Ja nie mogłem patrzeć, one płakały w gabinecie. I znowu wracam. I zobaczcie. Czy wy wyobrażacie sobie, że ja bym przetrwał jako minister zdrowia przy Tusku, gdybym podwyższył leki z 3,20 na 1350? Ja bym do sekretariatu nie zdążył. Ja bym nie zdążył do sekretariatu. A właśnie bym w ogóle nie szedł, bo po co mam brać? Drodzy Państwo, i ci nic nie dzieje. Stąd o tym mówię, że ludziom trzeba musicie tłumaczyć, bo ludzie oglądają telewizję narodową. Patrzycie na to czasem? Nie. No właśnie, ja też nie patrzyłem, nie chodzę tam i zaraz też się zastanawiam, czy to dobrze, że na to nie chodzę. Bo ja nie chodzę, bo nie chcę z nimi rozmawiać. Może trzeba zacząć. Ludzie w telewizji narodowej tego nie wiedzą. Nie wiedzą. Ja mam rodzinę na wsi w Zachodniej Pomorskiej. Bardzo często do nich jeżdżę. Drodzy Państwo, tam nie ma TVP24. Tam jest TVP Info. Powiem wam więcej. Byłem ostatnio na jakimś spotkaniu w hotelu, spałem, w którym nie było TVP24. I wiecie co? I siłą rzeczy, no bo ja jestem uzależniony od informacji, włączyłem telewizor, TVP Info. I wtedy poleciały podsłuchy, wypuścili Radka Sikorskiego z chyba z szefem organów.
To ja przyjęłam 2 godziny piłem kawę, 4 gazety w tle i leciało te problemy. Ja po 2 godzinach zjadłem naprawdę cały posłów. Co do przeciwnie, z intonacją głosu ze wszystkim. No stop. No stop. Nic nie wnosząca rozmowy. I ja już nie oceniam tych posłów, sposobem, to się tylko chodzi mi o to, kiedy stawiam te kontrowersyjne tezy, po których się oburzyliście. I dobrze. Siła jest was. Polityk nie jest w stanie przekonać milionów ludzi, występując w telewizji. Nie jesteśmy w stanie być w Łodzi codziennie na ulicy. Tu opiniotwórczy są prezydent, radni, KOD, Platforma, SLD, PSL jak jest, wszyscy. Obywatele RP, wszyscy. Związek Nauczycielstwa Polskiego ma mówić, pielęgniarki mają mówić, każda grupa zawodowa, emeryci o rynkach mają mówić, rodzice o swoich dzieciach mają mówić, o gimnazjach. Bo jeszcze ludzi ta dobra zmiana tak do końca nie odprawia. Dopiero się zaczyna. Sądy, dopiero zdarzą sprawy, uprawnienia prokuratury takie, żeby nie było za późno. Tam mamy pytanie. Ja mam takie pytanie, a właśnie tego, co pan zaczął. Bo z jednej strony mówi pan, trzeba mówić prawdę. My akurat tu w Łodzi bardzo głośno mówimy, jak jest. Mamy punkty informacyjne na ulicach, mamy grupy, które jeżdżą po województwie. Ludzie na pracy są przez nas cały czas informowani. Ale chciałabym się zapytać, dlaczego na przykład nie podejmujecie rzeczywiście próby wtargnięcia do pisowskiej telewizji i odkłamywania tego, co jest rąbane ludziom w sposób obrzydliwy, a jednocześnie profesjonalnie na to patrząc bardzo sensownie układająca się propaganda. Trwa ta propaganda i niestety bardzo spustoszyła niektóre bardzo sensowne umysły. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, mówi pan, róbcie ludzi. Dobrze, my mamy swój program. Ja bym chciała się dowiedzieć, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ja nie wiem, jaki jest obecnie program Platformy. Bo hasło zmienimy to, co zepsuł PiS, jest słabym hasłem. I trzecia rzecz. Bardzo szumnie i z wielkim hukiem, z dużą nadzieją został przedstawiony gabinet cieni. Gdzie on jest, co robi i jak można zapoznać się z jego pracą? To znaczy, od końca to najprostsze pytanie. Ostatnie pytanie najprostsze. Dokładnie o godzinie 14.30 wybiegłem z gabinetu cieni, żeby zrobić na pociąg do Łodzi. Spotykamy się co tydzień, opisujemy, omawiamy wszystkie delegacje rządowe i oczywiście jest strona specjalna tego, to, że jest za mało widoczne, ja to wiem. Robię co, przyjechałem, proszę państwa, między innymi po to, żeby to, co nam się nie udaje zakomunikować w telewizji, przestawić się na tego typu spotkania i stąd te moje ciągłe podróże i będę też jeździł. Po prostu będę jeździł prosto. Co do telewizji publicznej, ja też nie wiem, czy ja osobiście też nie pogodziłem. Coraz częściej się nad tym zastanawiam. Bo ja nie byłem w telewizji publicznej dokładnie od momentu, kiedy wkroczył do niej między innymi redaktor Rachman. Co, ja nie wiem, czy to nie było. Ja jestem w trakcie podejmowania decyzji, czy tam nie wrócić, jeśli będą mnie zapraszali. Czasem jest tak, że nie chcą. Ale może to był i błąd. Że do tej telewizji pisowskiej nie chodziły, bo ja też zacząłem ją teraz ostatnio trochę oglądać. Bo też trochę się tak, powiecie co, bo na początku to wszystko było trochę śmieszne, nie? Jak oni to władzę. Takie trochę kabaretowe, takie... Trochę się śmiał, potem się zrobiło straszne, a teraz już groźne. Ja już zacząłem też włączać tą telewizję publiczną, włączać tą telewizję publiczną. Żeby wiedzieć, co tam się dzieje. I to jest straszne. Ja miałam ostatnio bardzo wiele rozmów z ludźmi, którzy są dokładnie już przemaglowani umysłowo, posługują się językiem tej telewizji i naprawdę na proste pytania i potrafią odpowiedzieć, mało tego, za granicą rozmawiam z ludźmi, którzy boją się cudzoziemców, którzy nie chcą, żeby ktokolwiek nas przyjechał. Pytali, a tych ludzi się nie boją? A nie pomyślałem o tym, bo mają dokładnie ładowany jeden tekst. Dlaczego nie wywalczycie z tym? Nie no, to walczy. No dobra, może nie starzejąco, ale jednak czuję, że walczy. Nie wiem. My tego nie znajdziemy. Ja właśnie mam do was jedno. Czy wy uważacie, że my musimy być jeszcze bardziej radykalni w tym, co mówimy? Właśnie. Teraz podają
skuteczni. Skuteczni to może być tylko razem, to już powiedzieliśmy ze 100 lat. Czy zauważyliście Państwo zmianę w mojej retoryce w jakiegoś czasu, że widać tą zmianę? To ja mam powiedzieć na tyle. Ja rozmawiałem z jednym politykiem, który powiedział PiS-u, przepraszam, Platformy, który kiedyś był bardzo blisko prezesa Kaczyńskiego. Nie chcę wymieniać jego nazwiska, nie wiem czy w Zerzyszu, ale bardzo blisko Kaczyńskiego, dzisiaj szeroko jest po naszej stronie. I 3 godziny rozmawialiśmy, powtórzę wam jedno zdanie. On powiedział tak. Bart, to mniej więcej to można porównać do takiej sytuacji. Mówi, wpadliście w ręce ludzi, którzy nie mają żadnych hamulców, a wy im puszczacie slajdy, że trzeba się zdrowo żywić. No uznałem, że to jest, słuchajcie, że to jest tak trafne. Ja wtedy podjąłem decyzję, że właściwie koniec z tym dyplomatycznym, miłym Barcie, że tutaj naprawdę czas dyplomacji się skończył. Bo wiecie co, bo oni dzisiaj mówią, że pani premier Szydło wcale nie złożyła zawodowej ręce na sprawie tych 19 milionów. Rano mówili, że złożyła. Wcześniej Terlecki mówił, że jest to na polecenie rządu, bodajże Kaczewski mówił, że rząd z tym nie ma wspólnego, mogę nie pamiętać. Który z waszych polityków jest? Drodzy Państwo, czy też to jest robienie nie z was, bo wy wiecie, z ludzi, których tu nie ma na tej sali. To jest robienie wody z mózgu. Dlatego tak mówię takim twardym językiem. I uważam, że musimy takim językiem mówić. Jestem zwolennikiem jasnego mówienia do ludzi. Pyta pani o program Platformy Obywatelskiej. Proszę pani, ja nie jestem dzisiaj odpowiedzialny za całą Platformę Obywatelską. Ponieważ nie mam do tego prawa. Nie jestem szefem Platformy. Ale mogę pani powiedzieć jasno, co ja myślę o tym. W kilku zdaniach. Pani powiedziała, że naprawienie popis, że to nie wystarczy. Ja wiem, że nie wystarczy, ale uważam, że trzeba przygotować jedną ustawę. Musimy mieć gotową jedną ustawę, która w pierwszym dniu po przejęciu władzy. Nie, nie słyszę, że tak jak widam radę. Nie słyszę, że będzie po przejęciu władzy, jeśli jakiś program, żeby te władze przejąć. Mówię tylko o tym, że uważam, że trzeba zrobić jedną ustawę, której naprawimy. Trybunał, sądy, prokuratury, po prostu odkręcimy to wszystko, co się dzisiaj dzieje. To musi być jeden skuteczny dokument przywracający Polskę na tory demokracji. Ja mogę mówić za siebie. Proszę bardzo. Mówię jasno. Jestem człowiekiem o poglądach centrolewicowych. Jestem liberałem gospodarczym, jestem społecznym lewicowcem. Uważam, że prawa równościowe są najważniejsze w Polsce. I mówię jasno. In vitro, tak. Związki partnerskie, tak. Nie zaglądanie ludziom do ich sypialni, do ich porodówek i ich mieszkań. Wolność wyboru, podejmowania decyzji o swoim życiu. Jestem za wolnością gospodarczą z minimalnym, z pewnym uporem bezpieczeństwa państwa dla tych, którzy sobie nie radzą, bo taki być zawsze musi. Uważam, że Polska, główny problem Polski, jaki się kreuje w najbliższych latach, i tu mówię jasno, trzeba zatrzymać Polskę w Europie. To wcale nie jest łatwe zadanie. To jest zadanie dla nas, dla was, dla każdego z nas, bo my dzisiaj z Europy wychodzimy. Jeżeli chce pani, to możemy przyjąć właściwie każdy filar miesiąca mówić o rzeczach, które się nie wie. Mówię uchodźcy. Wie pani, to bardzo fajnie, że pani poruszyła ten temat. Ja patrzę z pewnym dystansem na takie wielkie wartości katolickie wyznawane przez ludzi obozu władzy. Te klęczenia po kościołach, to nie krytykuję, bo każdy ma prawo, ale patrzę z dużym dystansem. Na tych katolików, na ten katolicyzm ekipy rządzącej. I nie atakuję katolików. Ja mam w rodzinie bardzo dużo katolików i świetnie sobie ze sobą współpracuję. Ale jeżeli słyszę tych ludzi, którzy mówią nie żadnego imigranta, żadnego uchodźcy, bo imigrantów i uchodźcy się różni, żebyśmy to też wiedzieli, tak? Imigrant to jest ktoś, kto podejmuje decyzję świadomą o zmianie warunków życia. Uchodźca to jest ktoś, kto ucieka przed bombami. To jeżeli ktoś mnie chce zmusić, ja jestem zdystansowany od wartości katolickich, mówię to bardzo delikatnie. Jestem zdystansowany. To wiecie co? Mnie moja matka tak wychowała, że nie byłbym w stanie na granicy odmówić matce z trojgiem dzieci na rękę. Sorry, może to nie jest korekt polityczny. Może sondaże w Polsce mówią inaczej. Może dzisiaj trzeba w Polsce powiedzieć, że zamykamy bramę i stawiamy płoty po 4 metry wysokie.
Sorry, ja nie jestem w stanie mówić. Jak mi pani pyta o to, pani, to ja mówię. Ja nie jestem w stanie mówić matce, która ucieka z bombardowanego Aleppo z trójką dzieci na ręku. Nie jestem w stanie. I żeby to lepiej zrozumieć, to znowu sobie jakby rozpocząłem nowy etap zdobywania kolejnej dziedziny wiedzy. Wczytuję się w Islam, wczytuję się wszystko, co na się dzieje. Dlaczego jest Syria? Skąd się wziął ISIS? Skąd była Al-Kaida? Próbuję zrozumieć, żeby być świadomym podejmowanych decyzji, które będą się podejmować prawdopodobnie niedługo, bo trzeba w końcu... Może inaczej. Prędzej czy później te rządy się odwrócą. Martwię się, że nie pójdą, ale muszą się odwrócić. I trzeba podejmować świadome decyzje. Jak ktoś mnie chce zmusić, żeby powiedział, że stawiamy 4-metrowy mur i nie wpuścimy nikogo, kiedy patrzę na historię Polski i lata 80., gdzie całe serce polskiej demokracji biło poza granicami Polski. Wałęsa tu walczył z ludźmi Solidarności, a ludzie za granicą szukali schronienia, czy gnębieni przez system. To gdzie są te wartości katolickie? Gdzie jest ta wartość katolicka? Patrzę na te zdjęcia klęczącego prezydenta i panią premier w kościołach różnego, w różnych miejscach. To wiecie co? To są, to ja chwilami myślę, że kiedy ja mówię, że ja bym nie zamknął bram przed tą matką, to ja mam wrażenie, że mam inne... Takie poczucie wartości drugiego człowieka. I nie ulegnę politycznej presji, w sensie takiemu pijanowi, żebym powiedział to, co mogę, bo ja wiem, co w miastu ważne. 70% mówi, nie wpuszczę nikogo. Więc ja mówię, że trzeba będzie mówić prawdę. I niech zamkną drzwi przed matką i dziecią. Więc jeśli pani pyta o program, to ja mówię bardzo wyraźnie, co ja myślę o Polsce. Wie pani co? Może. To się dzieje. 21 jest konwencja samorządowa, pewnie przedstawimy program samorządowy. Ja też chcę powiedzieć jasno, ja nie jestem zwolennikiem definiowania partii politycznych, tu czasem dyskutuję z Grzegorzem Cytyną na ten temat, czasem mocno. Definiowania partii, że partia jest dzisiaj konserwatywna, lewicowa, liberalna. Słuchajcie, tu naprawdę nie ma już tego podziału w Polsce. My albo ratujemy Polskę, albo jesteśmy z ekipą, która tą Polskę rozmontowuje. To jest ten poziom. Ja idę pod rękę dzisiaj z każdym. Z Kodem, z Kośniakiem Kamiszem, z SLD, z każdym złapie się do ręki. Naprawdę. A PiS-owi tylko na tym zależy, żeby pokłócić te środowiska opozycyjne. Bo Kaczyński doskonale wie, że jak pójdzie osobno Platforma, to pewnie zdobędzie 20 albo 22%, już bez znaczenia. Nowoczesna pewnie zdobędzie 8 albo 10. PSL te 5-6 swoje weźmie. SLD 4 albo 6. To już o to chodzi. O to chodzi. Prosimy pani. Myślę, że tak, w ten katolicyzm też będziemy musieli Polski przerobić. Nauczyć się o tym rozmawiać. Szanując wierzących, niewierzących, ale musimy zacząć o nim mówić. Ja czasami myślę, że to jest sen. Jeżeli tak, koszmar. Że ja śnię, w jakim państwie żyję. Albo to jakiś teatr. Po prostu to jest dramat. Ale jestem przekonana o tym, i tak postępuję, i tak będę postępować, i zasuwam w kodzie, jak się da, i nie będę niszczyć ani werbalnie, ani czynnie tego, że opozycja musi być razem. Ale ja od mojej opozycji wymagam wysokiej kultury politycznej, wysokiego morale. O czym chciałam mówić? To wszystko, co pan poseł do nas, do mnie mówi i do nas mówi, my to wiemy. Ale wczoraj oglądałam w telewizorze spotkanie pana Rozenka i pana Mariana Piłki. Ja jestem chora do dzisiaj. Ja jestem historykiem z wykształcenia. Zawsze stawałam przed uczniami i mówiłam, mówię wam to po to, abyście szli w przyszłość i bronili demokracji, bo wolności macie tyle, ile sobie wywalczycie. I sprawa dotyczy Narodowych Sił Zbrojnych. Rozenek przedstawia argumenty, które są bardzo rzeczowe, powołuje się na źródła, a więc nie ma tu przekłamania. I siedzi... Piłka.
I siedzi, chciałam powiedzieć brzydko, as, no, końcówka. I wypowiada się na każdy temat. Na temat in vitro, na temat ciąż babskich, na temat zapłodnień, na temat wyborów. Po prostu absolutny znawca. Rozenek mówi, zabijali. A Piłka mówi, ale to byli komuniści i Żydzi. Ja w tym momencie wiem, że nie śnię. Że ja żyję w jakimś matriksie. I słyszę, że wyście to przyjęli przez aklamację. Coście zrobili? Co wyście zrobili? Wie pani co? Ja nie jestem historykiem, ja nie stanę z panią do merytorycznej, nie przegram z panią po prostu tą dyskusję, bo pani jest historykiem. Ja pytałem o to. Wiecie, na czym polega aklamacja w Sejmie? Aklamacja polega na tym, że kluby umawiają się, że nie będzie głosowania w tej sprawie, tylko że przyjmiemy taką uchwałę. I ja uważam, że stało się dobrze, choć rozumiem pani argumentację. Stało się dobrze, bo gdybyśmy dzisiaj puścili Kaczyńskiego, to świadomy. Może inaczej, bo może się źle wyraziłem. On szuka punkt sporu, które po raz kolejny przesłonią to, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Nie wiem, czy pan nie rozumie, o czym ja mówię. On wrzuca to dokładnie po to, żebyśmy poszli w Sejmie i przysięgam, rozumiem pani argumenty. Rozumiem. Ale jemu dokładnie o to chodzi. A ma większość, żeby było jasne, i tak to przegłosuje. I tak to przegłosuje. On rzuca to dokładnie po to, żebyśmy kolejne 6 godzin w Sejmie odmówili się historycznie i znowu wrócili do Wałęsy, IPN-u, Piotrowicza. Naprawdę, wiem, że to ciężko wytłumaczyć, ale naprawdę tak jest. I ja miałem wątpliwości, o których pani powiedziała, naprawdę je mam. Słuchałem Rozenka wczoraj z dużą dozą szacunku dla sposobu przygotowania się do programu. Naprawdę, szacun. Ale ja uważam, że nie możemy się nawet w to uszczuszyć. Jemu o to chodzi, żeby nas dzielić na punkcie reparacji, NSZ-u, historii, IPN-u, Wałęsy. Ja uważam, że nie powinniśmy. Możecie mieć inne zdanie, to mi powiedzcie, ja przekażę to poniedziałek na ulicę. Naprawdę. Już raz wyszliśmy, pamiętacie? Pamiętacie? Jak wyszliśmy z sali, jakie polały się głosy goryczy na nas? A widzi pan. No widzi pan. Trzeba mądrze wychodzić. Ja kolejnie chcę przedłużać, naprawdę nie odważę się stanąć z panią Szranki w dyskusji o narodowych siłach zbrojnych, bo myślę, że nie dostał pani dopiero wiedzy na ten temat. Z punktu widzenia politycznego dalej pozostawia na swoim stanowisku, choć rozumiem pani argumenty. Oni naprawdę chcą, żebyśmy rozmawiali o reparacjach. Naprawdę. Im na tym zależy, bo wtedy nie widzą ludzie w Polsce, a przynajmniej trudniej im dostrzec. Te wyżynane lasy, te sądy przejmowane przez prezesów i wiceprezesów, prokuratury, te wszystkie złe rzeczy, które się dzieją, bo rozbudzą znowu emocje. Czy to było dobre, czy złe? Ja wiem, że historia jest ważna. Wiem naprawdę. Wiem. I trzeba mi mówić. Ale czy jest na tej sali ktoś, kto uważa, że my dzisiaj mamy realną szansę reparacji? A zwróćcie uwagę, włączcie te wobec, bo ja wczoraj włączyłem, jak przeżyciałem do waszego. Nie ma innego tematu. Jest gwałcący uchodźca. Tak, naprawdę, co chwilę informacja, że tu, tam, siam. Gwałcący uchodźca i reparacje. Dzisiaj zapowiedział długą walkę, bo się z Polską już skończył, a teraz będzie... Jeszcze się z Polską też nie skończył. Zobaczcie, proszę państwa, to o to chodzi, żeby nie rozliczać Radziwiłła, Szyszki, Adamczyka, Ziobry, Macierewicza. O to dokładnie chodzi. Tym pani oddaje odpowiedź na pani pytanie, rozumiejąc pani. Tym to tłumaczy. Panie ministrze, powiedział pan, że widać, jak się nasza ulica zmienia, zresztą
wiele miejsc w Polsce zmienia się tak znakomicie za sprawą samorządu, bo samorządy stają się w tej chwili ostatnim bastionem. Czy macie Państwo jako opozycja jakiś pomysł na to, żeby wspólnie te samorządy obronić? To są najważniejsze wybory, jakie są przed nami w tej chwili. To patrząc na to, wy jesteście w ogóle miastem, które ja bardzo często przytaczam, się pani cały czas zgłasza, bo to jest zazwyczaj. Wy jesteście przykładem dokładnie tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Ataku na samorządowców, którzy po prostu odnieśli ludzi, sukces i są lubiani przez ludzi. Bo zobaczcie, co zaszło w Łodzi. Znaczy, nie da się powiedzieć, że dworzec w Łodzi jest brzydki. No po prostu nie da się tego powiedzieć. Nie da się powiedzieć, że miasto nie skoczyło do przodu, bo jak tu wjechałem po tym roku, to po prostu jakaś horrendalna różnica w tym mieście. No więc skoro się nie da tego powiedzieć o prezydencie miasta, znaczy nie da się powiedzieć, że dworzec jest brzydki, dróg nie zrobiony, bo zrobiony, bo to, bo tamto, a widzę to naprawdę, to co trzeba zrobić? To trzeba zrobić tak, żeby ludzie go przestali lubić i szanować. I ja w ogóle uważam, że to się w Polsce teraz zacznie, festiwal tego. Ale my jesteśmy Murem Zacharą. Ja wiem, że jesteście Murem Zacharą. Piękny widok, gratulacje. Żeby miasto tak poszło ze swoim prezydentem, powiem szczerze, zazdrościłem Hradca strasznie. Kiedy obserwowałem te zdjęcia na Facebook i Twitterze, żeście szli, to pewnie to wydłuż się. Z tym transparentem Murem Zacharą. Piękna rzecz. Naprawdę, szacunek. Ale jak się nie da z Danowskiej obrzydzić tym, że powiemy, że była dobrym prezydentem, a wiemy, że tak nie jest, to trzeba opróć. I do tego służą te sądy, te prokuratury, naprawdę, że wy to wiecie. I teraz samorząd. Uważam, ja do końca nie wiem i myślę, że wy też nie wiecie i nikt w Sejmie tego nie wie, czy nie będzie próby zmiany ordynacji wyborczej. I co się stanie? Na przykład wprowadzą wyższy próg wyborczy, albo zmienią zakres okręgów wyborczych, albo na przykład powiedzą, że mogą startować tylko partie polityczne, no to akurat Hania wasza nie będzie miała żadnego problemu, wystartuje. Ale przez mnóstwo samorządowców... Jedna kadencja. Tak naprawdę nikt nie wie, dlatego musimy być czujni. Musimy być cały czas czujni. Często to się pojawia na Twitterze i Fejsie takie stwierdzenie, czarny protest tak ciągle wrzuca. Dziewczyny musimy czuwać. Bo naprawdę musimy czuwać. Bo tu może być tak, że być może trzeba będzie wyjść na ulicę w godzinę. Bo jak ruszą ordynację samorządową, a uważam, że ruszą, to stracimy ostatnie przyczółki samorządu. Znaczy takiej naszej demokracji. Chcecie tu mieć z powrotem prezydentów typu Kropiwnicki? Nie. No ja też bym nie chciał. Też bym nie chciał. Nic personalnego, tylko po prostu widać, jak to miasto żyło. Dlatego do wyboru zgromu musimy iść różnorodni. Na listach mają być kobiety, mężczyźni, młodsi, starsi, nauczycielka, pielęgniarka. Wiem, że to jest banalne, co mówię. Ale naprawdę trzeba być pchać do tego, żeby oni szli działać. A co my robimy? Kto? Właśnie. Żeby wam powiedzieć, jak to chodziło, bo ja zrobiłam dosyć dobre wyniki wyborcze, zawsze tam w tym Szczecinie, w moim mieście, które ten Cejrowski postawił obecnięcie. Tworzę zawsze komitet wyborczy, taki, który mi pomaga wyboru. I wie pani, kogo do tego komitetu zapraszam? Bo z reguły zapraszają profesorów, z całym szacunkiem dla profesorów, albo bardzo znanych gwiazdy mediów. Ja zapraszam do tego komitetu i to działa po prostu mistrzowsko w Szczecinie, na pewno was też. U mnie w komitecie honorowym jest szef, pani, co mówi, najbardziej znany szef w Szczecinie, pani z warzywniaka, kominiarz, ci, którzy grają w szachy tam emeryci w parku miejskim. Tak. Bo to oni robią wybory tak naprawdę. Bo jak tam sklepowe zwożeniaka. Partie są potrzebne, oczywiście, że tak. Ale potrzebna jest sklepowa zwożeniaka. Bo to ona dziennie widzi 30, 50, 100 osób i ona mówi do pani Haliny, czy do innej pani Anny, która do niej przychodzi z sąsiedztwa, która nie ogląda telewizji, nie ogląda TVN24 i nie ma możliwości dostania wiedzy. To ta pani jej mówi, jak jest. Ja wierzę w ogromną siłę tego typu ludzi. Dlatego wybory samorządowe, jeżeli będą partyjne tylko, uważam, że Kaczyński jest skłonny to zrobić, bo kocha partię, to będziemy mieli bardzo wielki problem.
bo ciężko ludzi jest namówić do partii wszystkich, takich z różnych środowisk. Ludzie nie chcą być partii. Ale już namówić do takiej wspólnej demokratycznej listy byłoby łatwiej. Pytanie, czy oni się na to zgodzą. W mojej ocenie będą próby i wtedy musimy wyjść na ulicę. Znaczy sądy i wybory, ordynacja to jest przyszłość Polski. I mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Wolne media też. To są ostatnie bastiony wolności. Jeżeli zaczną wygrzebać przy ordynacji wyborczej, wracamy na ulicę. Proście ludzi, wychodzimy na ulicę. Bo musimy wybrać naszych prezydentów w sposób demokratyczny. Jeśli Łódź chce, żeby to była Zdanowska, to ma być Zdanowska. A jak Łódź nie chce, to ma sobie zmienić, ale w normalnych wyborach demokratycznych. Ja się boję do zmian ordynacji wyborczych parlamentarnych. Bo zobaczcie, opowiem wam na przykładzie Szczecina. Jeżeli u nas jest 6 czy 7 osób Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego 41. Większość z miasta Szczecin. Jest pani poseł Magda Kochan, która jest z Goleniowa, ale to jest też koło Szczecina, właściwie można powiedzieć Szczecin. Zrobię bardzo prostą rzecz. Powiem tak, z miasta Szczecin będzie 2 posłów, a pozostali będą z różnych części województwa. Co się wtedy dzieje? W takim Szczecinie zderzam się z Mitrasem, z Brudzińskim, z Napieralskim, z Misiło. Ktoś z nas dwóch wejdzie do tego sejmu. Inni nie wejdą. A pan prezes, jak zwykle zwróci się do, jak on to lubi mówić, do suwerena i w sposób sztuczny, nienaturalny narysuje nowe okręgi wyborcze. I co się wtedy stanie? A być może nawet wymyśli listę krajową. Też może być. A może na przykład jeszcze zrobić tak, że zmieni ilość przedstawicieli do parlamentu w określonych częściach Polski. I powiedzą, jak zakończy tak świetnie radzi, no to musimy wspomóc flankę wschodnią. Dlaczego? Ja wymyślam teraz, ale to wszystko jest groźne. Dlatego mówię, że w momencie, kiedy by się to pojawiało, zobaczcie, nasz protest w grudniu był ważny, potrzebny. Lepiej, gorzej zakończony, już zostawiam, ale potrzebny. Ale co było dopiero skuteczne, tak naprawdę? Kobiety, które wyszły w czarnym proteście, co się wystraszyli, co wtedy się 3 sekundy do tyłu, wystraszył się kobiet. I sądy. I jeszcze. Zobaczcie. Protestujący politycy tak naprawdę jedni zbudzają dobre emocje, drugi zły, zablokowaliśmy ten sejmik, mówili o nas dobrze, drugi źle. Czy słyszeliście złe opinie z ust poważnych ludzi o protestujących ludziach na ulicy? Ja nie słyszałem. No jak to, a przecież pani premier to jest ja o poważnych. Nie, ja mówię o poważnych ludzi. A tam pani tak długo jeszcze. Pani jest w kolejce, już jest ustalone. Marcin Radziecki jest ze Wschodu i powiem panu, panie pośle, że jestem przygnębiony. Przygnębiony, bo mam przekonanie, że państwo, opozycja, dalej nie rozumiecie, gdzie rodzi się wolne, na co, na jakie narzędzia. PiS wygrało przy pomocy propagandy, propagandy kłamstwa. PiS potrafiło zegarka ministra Nowaka i z ośmiorniczek za 80 tam 40 złotych zrobić jazdą przez cały rok propagandowy. Natomiast te okropne przekręty, malwersacje, które oni robią, zamiatają pod dywan, bo państwa nie ma w przestrzeni propagandowej. Pan mówi, musicie wychodzić do ludzi i mówić ludziom. My mówimy. Bardzo często jest tak, że my stoimy na ulicach, tylko my, i bronimy Platformy Obywatelskiej. Bronimy. My zrobiliśmy ulotkę o nich, ile Platforma Obywatelska i poprzednia koalicja zrobiła dobrego dla rodziny. To my zrobiliśmy. Natomiast opozycji w przestrzeni publicznej nie ma. Wy nie rozumiecie tego, że oni wpływają na propagandę. Do tego trzeba zatrudnić fachowców i trzeba być w przestrzeni publicznej. Trzeba w przestrzeni publicznej być. Udało im się ludziom wmówić, że zostawiliście Polskę w ruinie, że byliśmy kondominium niemiecko-rosyjskim, tymczasem... To jest nasza ulotka. Tymczasem, szanowny panie, im się udało właśnie wmówić, że w ruinie zostawiliście Polskę. Mimo, że przez te 25 lat Polska zrobiła nieprawdopodobny skok cywilizacyjny. Powołaliście komisję, żeby wyjaśnić skok. Gdzie jest ta komisja? Pod dywanem.
Pan mówi, my rozmawiamy. Jeżeli nam się wydaje, że można zrobić konferencję w Sejmie, powiedzieć parę słów do kilku rozgłośni, to nie macie żadnego pojęcia o tym, czym jest propaganda. Propaganda jest to używanie informacji w celu uzyskania oczekiwanych postaw społecznych. Zacznijcie to robić. Biorę to na kartę, przyjmuję to uwagę. Ona się też pojawia. Mam najważniejsze słowo propaganda. Ale przyjmuję to. Ja rozumiem pana rację. Tak, ktoś to powiedział tutaj, gdy leciało w live i brudu, tak? Szanowni Państwo, zobaczcie, co się Kaczyńskiemu udało zrobić, co my z całą pewnością zaniedbaliśmy. Przez te lata. Kruchy Gazety Polskiej. Tygodniki, telewizja, radio, teraz przejęta publiczna, bez najmniejszych szczegółów, tak? Znaczy, proszę Państwa, były 4 lata minister zdrowia, to jest jedna naprawdę z trudniejszych prac, jakie można sobie myśleć. Jeden z najbardziej atakujących, może nie, tylko takich trudnych pytań, jakie pewnie padały, to była dokładnie ze strony telewizji publicznej. Za naszych czasów, bo ja uważałem, że mi naprawdę nie wypada zadzwonić do Brauna i powiedzieć, słuchaj, zacznie być migranty w ogóle. Że miałbym prośbę, że może byśmy... Jak robiłem pakiet onkologiczny i chciałem go wypromować w telewizji, to generalnie bardzo prosiłem prezesu, że może to dla dobra ludzi. Czy Państwo gdzieś tam widzieliście jakieś znaczy platformy przy tych reklamach pakietu onkologicznego, żeby ludzie wiedzieli gdzieś? Czy przy in vitro widzieliście? No właśnie. Bo wie pan co? Bo ja musiałem dojść do momentu, żeby... Ja mówię o swoim wewnętrznym przeżyciu. Do tej rozmowy z tym politykiem, kiedyś PiS-u, dzisiaj naszym, ja naprawdę wtedy zrozumiałem, że on ma rację. Że to czas puszczania slajdu, że się trzeba zdrowo odżywiać, się skończył. I ja się z panem zgadzam. I powiem panu więcej. Uważam, to jest dosyć ryzykowe, może... Powiem tak, zgadzam się z panem. Uważam, że są kanały informacyjne, które szwankują, mam swoją opinię w tej sprawie, ale też jestem wyznawcą takiej zasady, że jak walczymy z dużym wrogiem, a walczymy z dużym przeciwnikiem politycznym, to słuchamy uwag ludzi na spotkaniach, jak po to naprawdę tak jeszcze, żeby was wysłuchać, bo ja jadę na klub i potem na tym klubie parlamentarnym, jak zamykamy ze sobą drzwi, to mówię to naprawdę, wale to po prostu można. Każdemu. Nie mam z tym najmniejszego kłopotu, z tym listem, żeby powtórzyć to, co pan powiedział. Męczy mnie tylko jedno. Jak roztrząsamy nasze wewnętrzne sprawy w telewizji, to jest dla mnie męczące, a to jest też telewizja. Uważam, że to jest błąd, kiedy politycy opozycji toczą ze sobą konkurencyjną walkę w mediach. I kiedy idę do tej kawy na ławę, czy do tych innych, gdzie siedzimy w kilka osób, zawsze mówię do partnerów, z Nowoczesnej, z PSL-u. Mówię do tych ludzi, słuchajcie, krótkotrwałą popularność można zbudować na tym, że powiecie, że Platforma przez 8 lat jak zwykle. Krótkotrwałą. Ale ludzie was wybrali po to, żeby obronić Polskę przed PiS-em. I nie znajdziecie mojej wypowiedzi. Nie ma takiej wypowiedzi. Nigdy się nie wypowiedziałem źle. O Petru, o Nowoczesnej, o Kamyszu, o PSL-u, nawet o Napieralce. I dlatego mnie to denerwuje. Pani powiedziała, że ktoś tam pluje na schetynę. Mnie denerwuje publiczne dyskusje między nami. Bo zobaczcie, czy wy słyszeliście, idąc do wyborów Kaczyńskiego, żeby oni z sobą dyskutowali? Jakieś kłótnie? Teraz im się dopiero rozjeżdżało, jak walczą o władzę i wpływ. Ale do wyborów to może raz na kłótnie. Czy wy słyszeliście, coś o tym, jak się tam mówi, że to układa z Kaczyńskim, jak warują te listy? Nic. Twarda ściana. A u nas procesy demokratyczne powodują to, że każdy może pójść do telewizji i powiedzieć, co myśli. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony, że uważam, że jesteśmy na takiej wojnie, że tu nie ma na to miejsca. Co? Ja nie będę mówił niczego złego na pewno. Najwyżej go nie pochwalę. Ale nie pochwalenie jest najwyżej milczenie. Ale na pewno nie powiem niczego złego. Bardzo mnie boli to. A słyszę to czasem ze strony KOD-u, oczywiście nie waszego,
że partie są B, partie są niepotrzebne. To takie przygody też mamy. Mówię uczciwie. Między innymi w rejonach lublińskich. Takie rzeczy się też zdarzają. Że partie nie są potrzebne i tak dalej. Wiecie co? Uważam, że bez KOD-u nie byłoby tego społecznego ruszenia, które ruszył na początku. KOD ma swoje problemy. Każda partia ma swoje problemy. Ma lepszy, gorszy. Jak dzisiaj się pokłócimy i będziemy się wzajemnie odpychać, to jest koniec. To jest koniec. I nie dajcie sobie tego mówić. Mikrofon jest bez wierzy. Jest pani ma to mikrofon? To pani teraz z tej strony. Tu Michał chciał zadać. Ja mam jedno pytanie. Panie pośle, jestem pielęgniarką. Pamiętam pana z naszych spotkań przed wyborami sprzed lat, pana Kwiatkowskiego również. Może czas zastanowić się z powrotem nad porozumieniem z samorządami zawodowymi sfeminizowanymi. Pielęgniarki to jest 130 tysięcy osób. Nauczycielki również ogromna grupa. I proszę sobie wyobrazić, że ja staram się docierać do pielęgniarek. To są osoby wykształcone i mądre. Żyjemy w XXI wieku. Natomiast złapałam się na tym i moje niektóre koleżanki również, że wygląda to tak, jakby tej grupie zawodowej było obecnie bardzo dobrze. Kobieta, która mało zarabia, ma ograniczone wolności osobiste. Naciski są na nią z każdej strony, ulega bardzo łatwo manipulacji. I to jest środowisko w tej chwili bardzo zmanipulowane. Proszę sobie wyobrazić, że nawet nie podnoszą pielęgniarki w tej chwili głowy, jak im fundusz i Radziwiłł nie wypłacają kolejnej transzy 400 zł. To jest sprawa teraz dla państwa. Nagłośnijcie to, bo to jest 130 tysięcy kobiet, które mogą zostać bez 400 brutto brutto. Do dzisiejszego dnia nie mamy tych pieniędzy. I jeszcze jedna rzecz. Te osoby, które o nas mówią, radzieckie mordy, kanalie, te osoby zawsze żyły wśród nas. Tylko teraz jest sytuacja taka, że mają odgórne pozwolenie na chamstwo, brak kultury, pogardę wobec inności i bardzo niskie instynkty dochodzą do głosu. Z tym to się wiąże. I panie pośle, jeszcze jedna rzecz. Proszę nagłośnić również to, że to, co wyprawia minister Radziwiłł, to jest no, grzech śmiertelny, grzech zaniechania. Ludzie chorzy na cukrzycę. Niestety, ale będą płacić 3-4 razy tyle za leki. Odrzucono mukowiscy dozę, lek niezbędny do przeżycia, kreon 25 tysięcy. Jest bezpłatny, kosztuje 11 zł. To, co wyprawia pan minister Radziwiłł, to woła o pomstę. Proszę takie rzeczy nagłaśniać. Natomiast nie możemy chyba, nikt z nas, jak tu siedzimy, ani państwo posługiwać się takim językiem, jakim mówią oni do nas, bo nie będziemy o sobie opinii wydawać złej, prawda? Wystarczy, że oni mają złą opinię. Ale proszę takie historie nagłaśniać. My musimy wiedzieć. Proszę się porozumieć z mediami, z samorządami zawodowymi, ze związkami zawodowymi nawet pielęgniarek i położnych, które chętnie by brały w tym udział. Brawo. Problem niewypłacane 400 zł jest odnotowany w tym województwie, czy macie sygnały z tego kraju? Mój zakład pracy. Dzisiaj najświeższa wiadomość. Nic nie wiadomo, fundusz nie przekazał. Dobrze, to ja bym powiedział, bo problem jest na tyle merytoryczny, ja potrzebowałem trochę dokładnie mówić z panią. Proszę pana, żebyś wziął od pani kontakt. Być może są pielęgniarki na sali. Zadzwonię do pani jutro i opowie pani nam w większych szczegółach, precyzyjnie pokazując gdzie to, żebyśmy znali merytoryczne wiedzę, ale cały sal nie przetrzymywali, dyskutując o tym problemie, bo to jest czysta merytoryka. Co do pielęgniarek jako takich środowiska, no oczywiście, że trzeba z nimi współpracować i oczywiście, że trzeba zabierać na pokład wszystkich. Ja uważam, że trzeba pracować z ZTP, z pielęgniarkami, ze związkami zawodowymi pielęgniarek, nie oglądać się w ogóle dzisiaj na dawne podziały. Wiecie państwo, zawsze rządzący nie po drodze ze związkami zawodowymi. Gdzieś tak to zawsze było. Teraz się wszystko podwracało.
Prawdziwe związki zawodowe są de facto... Gdzie? Nie, tam nie są prawdziwe związki zawodowe. Tam są polityczne. Zaś prawdziwe związki zawodowe właśnie współpracują dzisiaj ze rządem. Dzisiaj mamy sytuację taką, że Solidarność wspiera ten rząd, a prawdziwa Solidarność właściwie jest wyrzucona gdzieś poza zakres Solidarności. To zobaczcie, całe to spotkanie, ono już trwa trochę czasu, pokazujemy sobie te absurdy, z którymi my dzisiaj ciągle żyjemy. No i ludzie Solidarności też jakby... Znaczy, no dali się wyrzucić. No kurczę, dali się wyrzucić ze swojej Solidarności. No. No to jest nie do pojęcia sprawa. To jest nie do pojęcia, że Wałęsa musi udowadniać, że on właściwie tę Solidarność tworzy. Dla mnie to jest nie do pojęcia. Z kim ja to byłem? Z waszym posłem Budą chyba byłem. Nie Budą, tylko Budą. W ostatnim programie. A to specjalnie jest tutaj, tak? Właśnie, bo on tam bardzo zaatakował mi za ten przyjazd do Łodzi. To wasz poseł Buda powiedział... Nie, on nie jest. Ale tak nie żartują. Jeszcze kierowcy rzekł. Ludzie go wybrali. No co? Wybrali. Mieszkańcy województwa łódzkiego wybrali. Nie ludzie wybrali, nie ludzie. Nie. Słuchajcie. Poseł Buda w telewizji, na żywca, w programie chyba nie wiem, co były fakty po faktach, tylko tam się zdziwiłem, powiedział, że on bardzo szanuje pana Piotrowicza. I różnica między nami, to też takie jest bardzo symboliczne. Zobaczcie, młody człowiek przecież, prawda? Prawnik. Co się musiało stać? Czy może zapisać? Ale ktoś go wybiera, prawda? Więc albo oszukał mieszkańców Łodzi, czy rejonu wyborczego, albo akceptowali go poglądy. Ja nie wiem, co Buda mówił w kampanii. Ale on powiedział wprost, ja bardzo szanuję Piotrowicza. A ja w przeciwieństwie do ciebie, panie pośle Buda, bardzo szanuję Wałęsę. I na tym polega dokładnie senna różnica między nami. Pan by chciał zadać pytanie. Tam chciała zadać pytanie. Ja naprawdę, no bo króciutko. Nie wiem, jak bardzo mikrofon, to może powiem Janne Grudzińska. Panie pośle, ja rozumiem, i trochę nas już nie dobiję, bo nie znam i to im się odda. Ja nie słyszę, musi pani nie wiedzieć. Matko Boska, ja mówię za cicho. Tak, nie słychać. To mikrofon, że ja tak się odgłoszę. Dobrze. Panie pośle, naprawdę jesteśmy wystraszeni, nas nie trzeba namawiać, bo te wszystkie marsze na ulicach to my. Plus inni, których nie jest. Ale błagam, jakiekolwiek zarysy programu, bo ja już nie chcę głosować ani iść za mniejszym złem. Oczywiście, że to zrobić trzeba będzie, ale nie chcę tego robić. Ja chcę pójść po coś. Świadomie. Ja chcę coś powiedzieć tym młodym, którzy są w swoim własnym dzieciom. Ty nie planuj wyjazdu gdzieś, tylko zostań tu, bo jest po co, a nie mogę tak. Kiedy wejście na koalicję? Prawda, prawda się zabiorę. Ja już nie chcę słuchać, co się zrobić, bo on odpowie tą samą, mam wrażenie, że wylądowała w piaskownicy. Nie chcę żyć w piaskownicy. Ja chcę naprawdę rozmawiać, dorosły człowiek, o swojej starości, bo ona już jest tu. I ja się nie boję. Boję, że moje własne dzieci miały lepiej. Zostawią mnie w tym. Padnie, no bardzo przepraszam. A panowie wszyscy, i panie też nie wyglądał, że z panem mówicie, że trzeba. Wiem, że trzeba. No to powiedzcie, że co ty robicie i pokażcie nam to. Popieram tu Monikę, że ten program jest po prostu na potrzeby, jak kanał życiu. Bo ja już nie chcę takiej koalicji, jak powstała z Łodzi w ramach oświaty. Że jak bardzo przepraszam, że wtedy doszło do władzy, to rozwaliło to, co było dobre w oświacie. No mam tego serdecznie dosyć. Ty jaką koalicję? I to jakim hasłem ja mam teraz powiedzieć. A to ja muszę dotykać. Ja muszę dotykać. Pani mówi, żebyśmy dobrze, żeby ja dobrze zrozumiał, jak prośbę. Pani mówi o programie wyborczym Platformy Obywatelskiej czy filarach programu dla koalicji opozycyjnej? Filarach. Tym drugim wspólnym. Wspólnym. Powiem, że znowu pozbawię na to. I jak tylko was wybierzemy, musi to robić, kiedy każdy ma stronę. Ja tego nie chcę. Ja chcę żyć spokojnie, bo mam
ja to przyjmuję do wiadomości. Słuchajcie, bo... Jak mi się wydaje, że dopóki politycy, tu już mówię o czystych, rasowych politykach, nie ogłoszą, nie ogłoszą na bok swoich partyjnych ambicji, ja tak uważam, naprawdę, to nie wygramy tych wyborów. I problem polega na tym, bo ten tekst, który pani mówi, pani powiedziała, powtarza się właśnie na każdym spotkaniu, w każdym miejscu Polski. Mogę wam obiecać jedną rzecz, że ja osobiście zrobię wszystko, mogę to publicznie obiecać, że nawet jeśli będę miał ponieść koszty polityczne tego działania, zrobię wszystko, żeby posadzić do jednego stołu wszystkich. To jest na dzisiaj bardzo trudne, bo u części z bohaterów sceny politycznej pojedyncze ambicje przeszkadzają w tym wspólnym stole. Nie byłoby tej Polski dzisiaj, gdyby wtedy nie usiedli do okrągłego stołu. Życie już pokazało. Że Wałęsa musiał zrobić krok do tyłu, tamci musieli zrobić krok do tyłu, musieli usiąść przy stole, żeby uratować Polskę. To brzmi strasznie górnolotnie, ale ja uważam, mam nadzieję, że wy też, że my musimy uratować Polskę. Że to nie jest bitwa o coś innego. To jest o uratowaniu Polski. Dlatego jak widzę, jak niektórzy politycy opozycji się wzajemnie okładają po mediach, szlak nie trafia. Z każdym z nich rozmawiam, każdemu z nich tłumaczę, że dla krótkotrwałej osobistej, nie wiem, satysfakcji, nie wiem czego, popularności, nie wiem jak to nazwać, do czego to dąży. Jaką ja sobie zbuduję popularność, jak będę atakował, nie wiem, panią poseł Lubnauer? Co ja zyskuję? Znaczy, kompletnie nic. Ja uważam, że nawet zyskuję poparcia wśród szeregów Platformy Obywatelskiej, bo uważam, że to mnie nie podoba. Co ja zyskuję, kiedy ja przeatakuję Błaska Kamysza? Ma chłop trochę bardziej konserwatywne poglądy ode mnie? Dobra, ale jest wiernym fanem wartości demokratycznych. To o co mam atakować Kamysza? O to, że uważa, że nie wiem, że w niedzielę sklepy mają być, czy ja nie wiem, czy on tak uważa, ale że, czy ma jakiś pogląd konserwatywny, to są drugorzędne sprawy. Kamysz jest potrzebny w Sejmie do zagłosowania przeciwko pisowskim rozwiązaniom. I pani, jak jechaliśmy do was na spotkanie, powiedziała, czy wleje pan w nas trochę optymizmu? Powiedziałem, że nie. A ja powiedziałam, że nie wypuszczę. Powiedziałem, że nie. Dlatego, że obawiam się, że trzeba będzie podjąć się naprawdę trudne rozmowy w naszym obozie i ktoś będzie musiał uderzyć 50 stóp. Na pewno należy do tych osób, które nie będą unikały tego typu dyskusji. Będę twardo stawiał to oczekiwanie w waszym imieniu. Bo żeby mnie to tylko spotkało w Łodzi, te teksty, to można by przejść nad tym do porządku dziennego. Powiedzmy. Ale tak jest wszędzie. Tak jest na każdym spotkaniu. Czy byłem na Śląsku, w Łodzi, w Szczecinie, w Rzeszowie. Wszędzie jest to samo. Wszędzie jest to samo oczekiwanie. I jak dojdę do przekonania, już kończę ten wywód, że nie dam rady, jakby nie poradzimy sobie z tym, że ja dojdę do przekonania, że nie dam rady, to zawołam do was przez telewizor publicznie, powiem, nie daję rady, musimy coś robić. Że to idzie na zawołanie. Bo jeżeli tak pójdzie, to jedziemy rozpędzonym pociągiem w przepaść. Mówię o naszej stronie, o pozycji. Też. Też tak uważacie. Ale pan, przepraszam, panie pośle, muszę powiedzieć jedno. Śmiało. Pozwólcie państwo, w imieniu nas wszystkich znowu. Ja nie jestem członkiem KOD, ale od samego początku na wszystkich spotkaniach, etc., na manifestacjach. Dzisiaj pan znowu powiedział, i ja wczoraj, jak usłyszałam okraszki, to mi po prostu ścisnęło, nie wiem. Pan dzisiaj powiedział, KOD ma kłopot. Szanujmy się. Jaki KOD ma kłopot? Ciągle dziennikarze, politycy utożsamiają KOD, czyli obywateli, którzy bronią Polski, z kłopotami byłego przewodniczącego. Więc jeżeli my będziemy taką retorykę uprawiać,
poprawiać. Pani rację. I będziemy rozmawiać o tym. Ma pani rację, no to to się też Platformy. Nie, ma pani rację. Bo kot to nie jest Kijowski, a cała Platforma to nie jest ten czy inny polityk. Pani rację, to może pani wzięła tę uwagę, bo... No okej, słuszna uwaga, bo to też taka retoryka trochę symetrystyczna mi się wydawała w tej wypowiedzi. Że Kijowski to kot, a to jednak tak nie jest. Znaczy, bo jesteście, zobaczcie na ludzi. Panie ministrze, mam drugi kot. Ja słucham tu z uwagą. Niektórych spraw pana popieram, niektórych nie. To jakby podsumowanie. Ja byłem w grudniu, rozmawialiśmy, ja byłem w lipcu, ja byłem tu jedynym delegatem z Łodzi na zawiązaniu takiego czegoś, nie pan, pod Sejmem jest Miasteczko Wolności nawet. Tam potrafiliśmy się zjednać, tam już są obywatele, kobiety, wszyscy są, stowarzyszenie się nazywa Stowarzyszenie Wokół Kraków. Co zrobił PiS? Ziobro, inna partia. Gowin, inna partia. Jest PiS. Dlaczego nie potraficie Nowoczesna i PO zrobić jedności? Ja nie mówię, żeby zrobić od razu tą nazwę jedną, ale żeby iść jedną drogą, mamy wspólnego wroga. Ja nie mówię o PiS, tylko w tej chwili o PSL, bo PSL to oni są wszędzie. Dlaczego nie potraficie zrobić tego, żeby PO i Nowoczesna tego wroga, którego mamy, odsunąć. Dobrze, powiem panu wprost. Mówiłem to już, ujmę to jednym prostym zdaniem. Nie dzieje się to dlatego, że na dzisiaj wygrywają pojedyncze ambicje pojedynczych polityków. A ludzie masowo oczekują zgody. W całym kraju. Jest to na świecie przekonany. Ale ta zgoda u nas zajmowała, u nas ludzi ulicy. Potrafiliśmy się dogadać, kot, kobiety... Co mogę powiedzieć? Powiedziałem panu, że jak dojdzie do przekonania, dużo czasu sobie nie daje na to. Że nie dojdzie, nie będzie szansy na tego typu porozumienie, wy nie powinniście. Tyle mogę powiedzieć w tym momencie, mam nadzieję, że nie rozumiecie. Panie ministrze, no to mówi to dobra praktyka. Mówi to dobra praktyka, bo Robert Dornik spędził w lipcu pod Sejmem najdłużej czasu z nas wszystkich. I to dzięki Romkowi wyjechało z Łodzi 6 czy 7 transportów darów dla ofiar na ulicę. Zasuwa poświęcić rządowe tej chwili na rozwalone tej wozu i jedno stoi, bo siedzieć już nie może. Panie ministrze, pan powiedział na początku do roboty i to było takie ogłuszenie. Ja się nie dziwię, bo tak naprawdę Łódź jest miastem, które zrobiło bardzo dużo. Ja to pochwalę. Mówił pan o dworcu fabrycznym, który jest przepiękny. PiS chciał ten dworzec otworzyć. Miała przyjechać pani premier, miała przyjechać pani Kowczyńska. Miało być wielkie otwarcie. Żeśmy zrobili taki hałas w mieście, tak okrutny hałas w mieście, że nie odważyli się przyjąć. I o godzinie 5.30 w niedzielę cały ten wielki dworzec, niech pan wierzy, był zapełniony dobrzymi ludźmi, którzy przyszli otworzyć ten dworzec. A pierwszym pociągiem wjechała pani Krystyna Hanna z Danicy. I myśmy na własnych plecach przytoczyli głośniki, żeby ona mogła powiedzieć coś do tych wszystkich ludzi, którzy przyjechali. My wiemy, jak to robić. Ja mam do pana inną prośbę i powtórzę to samo. Do pana i do pana kolegów. Do roboty. Do roboty. Jak my jesteśmy w Sejmie, to ja rozumiem, że wy jesteście w Sejmie, bo tam jest wasza robota. A dlaczego moi samorządowcy, przedstawiciele Platformy, Nowoczesnej nie mamy w samorządzie, ale pozostałych partii. Dlaczego moi samorządowcy nie są z nami pod Sejmem? Łódzcy? Łódzcy. Szczecińscy ze Szczecinem. Katowiccy ze Śląskiem. Dlaczego te małe ojczyzny nie jadą razem? Powtórzcie to swoim przedstawicielom w samorządach. Pod Sejm. Pod sądy. Do roboty. Po prostu. Razem z nami. Bo tutaj wyszliśmy silni, ale wiemy, że jest jedność, że nasi samorządowcy, za którym będziemy musieli zaraz za rok, być może wcześniej, zagłosować, oni byli z nami. Byli razem z nami w dzień, w nocy, jak Romek Durnik, jak większość z nas. Pan jest radny? Nie. Nie. Nie.
Nie. Tomek Dudzik jest jednym zdaniem, jest z Dudarem. Panie pośle, panie ministrze, niech pan pojedzie do swoich kolegów, do klubu parlamentarnego i powie, słuchajcie, poruszcie ludzi z samorządów i jak ludzie z kołdu, czy nie z kołdu, wychodzą na ulicę, to niech samorządowcy wychodzą. Jak jadą pod Sejm, niech jadą, niech idą w pierwszym szeregu, żebyśmy widzieli, że oni są. I wie pan, co mi się marzy? Żebyśmy już nigdy nie zrobili i nie prosili, nie zapraszali na spotkanie naszego komitetu, klubu dyskusyjnego posłów, tylko żeby poseł zadzwonił do nas i powiedział, kiedy macie wolny termin. Tak. Ja rozumiem to, co pan powiedział, to jest to ostatnie zdanie, tylko to też trochę proszę zrozumieć, to tak nie da się tu, bo dzisiaj wszyscy koledzy, wszyscy są mazowieccy. Cały klub, dlatego tego spotkania. To u was już jedno odbywało. Dlatego mówię o samorządowcach. Jestem dzisiaj młodzi, bo się wcześniej mówię, że z dziewczynami już nie mogę pojechać w Mazowieckiej. Jeśli przyjmuję uwagę do roku, ja, martwię się, że ja trochę zostałem źle zrozumiany. Bo mnie chodzi o to, że ja wiem, co mam robić. Popełnię też błędy jak każdy. Pan wie, co mam robić. Ta ulotka tu leży, powiem na tym dworcu, super. Mnie martwi to, naprawdę, nie wiem, to powiedzieć, że to było w pełni jasne. Ile ludzi mieszka w Łodzi? 700 tysięcy. Mnie martwi to, że ja wiem, że wy pójdziecie na ten dworzec i pod sądy, że się zadzwoni do dziewczyn w Łodzi, wy przyjdziecie do Warszawy, będą trzymali operację. Ja to wiem. Tylko problem polega na tym, żeby większość mieszkańców, która się nie interesuje tak żywo jak wy, przynajmniej miała świadomość, że my się tu dzisiaj spotkaliśmy. Mnie to tak martwi. Bo wy to dzisiaj macie frekwencję super. Ale naprawdę, jak jedziemy w terenie Rzeszy, naprawdę, nie chcę mówić, nie chcę krytykować żadnego z miasta, bo nie byłem sam Rzeszowy. Naprawdę, to jest zupełnie coś innego. To jest kompletnie coś innego, uwierzcie. I takie miasta jak Łódź, Szczecin, Gdańsk, Sopot, Poznań, to wszystko jest super. Ci ludzie są na gwizdę, wychodzą. Samorządowcy mają też swoje wady, bo też mam swoje uwagi. To, co pan powiedział, że teraz patrzą, że mogą nie zostać radnymi. Za chwilę faktycznie mogą być radnymi. Ale jak się pojedzie na tą wieś, naprawdę w województwach wschodnich czuć różnicę podejścia do kołdu, do nas wszystkich. To naprawdę jest inaczej. I nie mówię tego pejoratywnie. Nie mówię tego pejoratywnie, mówię o tym, że mnóstwo roboty przed nami. Propaganda. Nie, jeszcze jedno zdanie. Chodzi o to, że ja też mam rodzinę na Podlasiu. Tam dalej. I oni wiedzą, że jestem członkiem, że byłem członkiem rządu, że mają poglądy, widzą mnie w telewizji. Prywatnie też pewnie kibicują, bo wiadomo, i Bartek tam po telewizjach szarżuje, jest ok. Ale wiecie, że moi rodzice pojechali, powiedzieli. Do części. Kiedy lata? No to powiem wam, że mamy kawał roboty do wykonania swojej własnej roboty. To wam mówię, że my wszyscy wszystko wiemy. I się okazuje, że w mojej rodzinie mój ojciec musiał robić politykę, bo się okazało, że fajnie, że Bartek jest w telewizji, bo tak jest znany, super, miło, ale już co do wyborów, to jest 500+. Jest. I to chciałem powiedzieć. Przepraszam, że mówię to trzeci raz, ale ta praca jest przed nami. Bo żadna partia nigdy samodzielnie nie wygrała, w sensie tylko partyjnie wygrali wyborów. A to, że oni potrafili się jednoczyć, przepięknie technicznie politycznie. Kaczyński, Gowin, Ziobro, wszyscy się pogodzili, potem się wszyscy pogodzili, ludzie na wszystko uwierzyli. A może dalej się wrócą? Kościół też ma. Jest coś optymistycznego, co zostawię, na pewno też to wiecie. Ja uważam, że poszło pęknięcie w myśli. W obozie władzy w ogóle, nie wpisie to w obozie władzy. Prezydent Duda chyba zrozumiał, że już nigdy nie będzie kandydatem PiS-u na prezydenta. Mam nadzieję, że to zrozumiał. Zobaczcie, co się dzieje. Tygodniki tak zwane prawicowe między sobą potężnie konkurują, zaczynają się wzajemnie, no używam delikatnych słów, wyzywać, obrażać itd. Zaczynają na siebie donosić do służb.
Skąd to się bierze? Z ogromnych pieniędzy, którymi ta ekipa zarządza i tak naprawdę z walki o władzę i zbliżając się wyborów. I w mojej ocenie nasza robota połączona z ich konfliktowaniem się wewnętrznym może zaskutkować tym, że jeśli będziemy razem, to mamy szansę to wszystko pokonać. A dopiero wtedy się pokłócimy o lewicę i prawicę, będziemy dyskutować o wartości lewicowej i prawicowej. A musimy wygrać. I macie, mówcie do ludzi, że mi się nie ma. Ja mam jeszcze do was opowieść o jednym strażaku. Mam takiego gościa, wszyscy u mnie w regionie, który pomaga mi w wyborach od zawsze. Robi mi kampanię. Chłopak jest strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Świetny gość. Dzwoni do mnie, nie dalej nie zrobić co temu. Mówi, słuchaj, Bartek, mówi, robi mi sondaż, zadzwonił do mnie. Ja mówię, no to super. Powiedział, on mówi, co, dzwonię ci będzie właśnie grupę, mówi, powiedziałem, że PiS głosuje. Ja mówię, co? On mówi, stary, wiesz co, mówię, jak oni zadzwonili, to znaczy mają mój numer telefonu. Wie co, no bo dzwonił, za chwilę mi z roboty wyrzucił. A on jest z Państwowej Straży Pożarnej. Zobaczcie, taki mechanizm też działa. Ludzie się boją przyznawać do tego, co myślą. I tu jestem optymistą. Tu jestem optymistą, że tak naprawdę Polacy są tak mądrym narodem, a kobiety w szczególności, mówię to z zupełną powagą, bez ani grama podlizywania się do kobiet. Jak ja pomyślę, że wy miałybyście zostać na lata, same bez takiej równości damsko-męskiej, takiego rozumienia państwa, z tym Szyszką, z tym Jurgielem, z tym Kaczyńskim, to ja mam tyle energii w sobie, żeby miał jechać i walczyć i walczyć o głosy, że jestem optymistą w tym wymiarze. Jestem pesymistą, jeśli mówię o partyjnych porozumieniach niektórych części polityków. Ale też zaczynam mówić publicznie. Jeśli się nie porozumieją, to my się do was zwrócimy. Ten. Panie ministrze, znaczy jednak nie na darmo jest pan kawalerem orderu śmiechu. Jednak tak. Trochę nas pan tutaj odrobinę optymizmu wlał. No bo ten kraj, wiesz, Polska się dzisiaj stała takim smutnym krajem. Zobaczcie. Na to symboliczne opory. Przecież te kabaretory, które tam były. Te festiwale. No, człowiek lubi, nie lubi, ale to takie było nasze polskie, nie? Do Polski. A dzisiaj mamy smutny obraz. Pustego pola, w którym śpiewa i właśnie obraża ludzi, piersza. W którym Kurski pokazuje jakieś nie takie ujęcia tych ludzi, a wszyscy wiemy, jak był w tym polu. To odkładanie tego pola, te negocjacje z tym prezydentem, to jest te konie wiadomo. Jak się na to wszystko tak spojrzy, to jest obraz smutny i przykry. Dla mnie osobiście. Wiecie co? Ten symboliczny Janów. Przepiękne konie. Jacyś ludzie ze świata zjeżdżający, żeby te konie kupować, oglądać. I wiecie co? I mamy obraz jakiegoś kompletnego upadku i tych bił, które tną w tej Puszczy Białowieskiej. Ja tam byłem, pojechaliśmy tam, słuchajcie, klubem całym do tej puszczy. Wiecie, jaki tam widok jest? Ktoś tam był? To jest, ja w ogóle się nie znam na tym sektorze, jakim jest ochrona środowiska, nie chcę wchodzić w swoje kompetencje. Ale jak wszedłem do tej puszczy, jak nam tam pokazali te drzewa walące się, te jakieś hektary wycięte, to przysięgam, mi nie ścisnęło gardła. To po prostu pęka serce. Pęka serce, jak się na to wszystko patrzy. To są ludzie, którzy akceptują to, że ktoś strzela do 500 wypuszczonych barzatów z gardła. Albo dusi rysia. Wiecie, niby to jest śmieszne, tak? Zaraz tam pewnie jacyś hejterzy się odezwą, że Szłowicz opowiadał o rysiu na spotkaniu. Właśnie będę opowiadał, bo to jest różnica cywilizacyjna. Cywilizacyjna różnica. Ja po prostu nie wiem, jak można pełnić funkcję ministra środowiska i jeździć na polowania do barżantów puszczanych z klatki. Wiesz, słuchajcie, ja tego nie mogę pojąć. To jest poza moją kategorią rozumienia świata. Środowisko PiS-u. Staram się. Jadę. Mówię to w telewizjach, wszędzie. Mam być jeszcze ostrzejszy w telewizji. Jeszcze ostrzejszy. Ja nie dotykam granicy, co pani powiedział, kultury. Ja sam się czasem zastanawiam, czy ja nie dotykam już granicy takich kulturnych dyskusji publicznej. I na każdym spotkaniu słyszę jeszcze mocniej. No więc mogę wam obiecać, będzie jeszcze mocniej. Musimy zbliżać się do końca naszego
proszę już tak. Panie ministrze, proszę walczyć, proszę wygrać i nie mędrować o trudności. Dziękuję bardzo. Odnotuję o wykonanie zadania. Wróćcie sobie tą książkę, przeczytałem ją, jest, jak znacie, super, taka prawdziwa. I słuchajcie, ja wiedziałem, że Pan nie pytanie poznałem. Ja wiedziałem, że to Pan musiało być. Powiedziałem, że to błąd, świadomie włączam ten wątek drugi raz do dzisiejszego spotkania, choć nie powinien. Ale wiecie co? Kto chce, to nie chce weźmie. Ja przywiozłem wydrukowane tyły, bo jest to w niebie. Jeśli ktoś nie chce, weź to sobie. Tak, ja je wydrukowałem w 50 już egzemplarzach czy więcej. Całość wystąpienia poznałem. Bardzo dobrze przeczytałem od kropki do kropki. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Pozdrawiam.